Witamy bardzo serdecznie w Studenckim Centrum Kultury. To właśnie dziś dowiemy się od kandydatów na prezydenta miasta, jak ma wyglądać akademickie Opole. Młodość, pomysły, innowacje, nowe spojrzenie na edukację i kulturę studentów zaprezentują wyjątkowi goście, czołowe postacie opolskiej samorządności, kandydaci na prezydenta miasta Opole. Norbert Honka, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Od urodzenia mieszka w województwie opolskim od ponad 12 lat w samym Opolu. Zna najlepiej jego bolączki, obserwując je w życiu codziennym. Wie co i jak usprawnić i czego w Opolu potrzeba. Tadeusz Jarmuziewicz, doświadczony menadżer, wieloletni parlamentarzysta, były wiceminister infrastruktury w polskim rządzie, w którym odpowiadał za budowę dróg i autostrad. Biegacz, ukończył 36 największych światowych maratonów. Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Jako jedyny radny składał coroczne sprawozdania ze swojej pracy. Lider Komitetu Lokalnego Razem dla Opola. Nauczyciel akademicki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Jarosław Pilc, politolog, absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz Warszawskiego Kolegium Civitas, doktorant w tutejszym Instytucie Filozofii, samorządowiec z 10-letnim stażem pracy w zakresie rozwoju gospodarczego, założyciel i lider Nowej Lewicy Opolskiej, muzyk w Filharmonii Opolskiej. Grzegorz Sawicki, od 2006 roku radny sejmiku, członek zespołu doradców ministra rolnictwa do spraw energii odnawialnej. Dzięki jego staraniom w Opolu powstało biuro Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, pozyskujące inwestorów dla regionu. Jego pasją jest sport. Zabiega o środki na remont zdewastowanego stadionu żużlowego. Thank you.
Arkadiusz Wiśniewski. Ostatnie 12 lat zajmuje się samorządem Opola. Z wykształcenia jest menedżerem. Były wiceprezydent Opola odpowiedzialny m.in. za współpracę z biznesem czy środowiskiem akademickim. Nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Opolskiego. Prezes Stowarzyszenia Opole na Tak. Dzisiejszą debatę poprowadzą Diana Bogacz-Kotulak, dziennikarka Radia Doksa oraz dziennikarz Radia Opole, Marek Świercz. Ogromnie nas cieszy, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Cieszymy się również, że kandydaci przyjęli to zaproszenie studentów, ci kandydaci, którzy jeszcze na placu boju pozostali, no i pokonali ten żmudny proces rejestracji. Co jak wiemy, nie było specjalnie łatwo. A teraz nic miłego. Szacowne góry naszej Alma Mater zobowiązują do pewnej intelektualnej dyscypliny. Dlatego też prosimy naszych szanownych gości o to, by no, zwyczajowy i zrozumiały w kampanii wyborczej no, poziom demagogii ograniczyli do minimum. Czyli tak. Jak najwięcej konkretów, jak najmniej lania wody. No właśnie, tym bardziej, że są z nami studenci, młodzi ludzie, którzy po prostu ściemy nie lubią. Od naukowców na wykładach i od studentów na egzaminach wymagamy konkretów, wymaga się konkretów, wtedy sprawdzana jest ich wiedza, więc my dzisiaj też niejako, drodzy panowie, waszą wiedzę będziemy sprawdzać. Właśnie w tych trzech krótkich pytaniach, które będą zadane przed trzema pierwszymi blokami, więc myślę, że czas na pierwsze takie pytanie sprawdzające. No tak, pytanie numer jeden. Czy szanowni kandydaci wiedzą, dlaczego w tym pięknym budynku, który kosztował, jeśli dobrze pamiętam, bagatela jakieś 8 milionów złotych, nie ma takiego klubu akademickiego, do którego studenci mogliby wpaść po zajęciach, żeby przy małym miastem porozmawiać o życiu i koleżankach z pierwszego roku. Takie kluby mają chyba wszystkie uczelnie w Polsce. No i od razu podpowiadamy. Odpowiedź, że opolscy studenci nie piją, jest niepoprawna. Szukamy panowie innych odpowiedzi, ale tutaj konkretnie, konkretne pytanie i konkretna odpowiedź. Kto wie? Jarosław Pic? Zdaje się, że obowiązują zasady prohibicji na kampusie uniwersyteckim i to jest główna przyczyna tego problemu.
Ma ktoś inne propozycje, panowie? Macie jeszcze pan? Wydaje się, jeżeli mnie słychać, to wydaje się, że ma to związek z środkami europejskimi. Po części, ale ten związek z środkami europejskimi, tu podpowiem od razu, no jest tak, że jeżeli jakaś inwestycja, zwłaszcza taka powiedzmy publiczna, została dofinansowana z unijnej dotacji, to przez 5 lat nie może być komercyjna. W tym przypadku no, ta data minie za kilkanaście miesięcy, a my sobie wiemy, że nawet wtedy nie będzie można otworzyć klubu akademickiego. To wiem, czy będzie w stanie poszczególnie pan dlaczego? No, że pan Wiśniewski wie? Przypuszczam, że tak, to znaczy chodzi o ustawę o wychowaniu w trzeźwości, która zakazuje sprzedaży alkoholu na terenie uczelni niż... Tak? No i tak nie, dlatego że na innych uczelniach taka... No, prawo obowiązuje wszędzie, a takie było akademickie działanie. To może zadanie dla kandydatów do stworzenia, czy zgodzimy? Nie, ja myślę, że rozumiem, że kandydaci innych pomysłów nie mają. Panowie, są jeszcze jakieś propozycje, czy mamy podpowiedź? No, dobra, panie doktorze. W Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu jest klub akademicki, ale on jest poza głównym kampusem, jest na terenie miasteczka akademickiego, z tym, że u nas jest problem, ponieważ kampus graniczy z miasteczkiem akademickim. Dobrze, bez wchodzenia w szczegóły, dawno temu, kiedy ówczesne władze miasta przygotowywały odpowiednie przepisy alkoholowe, zostało one zaskarżone przez prokuraturę, wojewódzki sąd administracyjny stwierdził tu w oporu. To taki wyrok, że na terenie uczelni, w obiektach uczelni takich klubów nie będzie, bo nie dostaną po prostu koncesji na alkohol. I była o tym szeroka dyskusja, gdy budowano studenckie centrum kultury, bo uważano, że PAP taki powinien tu być. PAP nie ma i nie będzie, chyba że któryś z nowych prezydentów wymyśli coś innego. To się dopiero okaże. Panowie, mamy w takim razie przedsmak naszej dzisiejszej debaty. Teraz to pytanie, które zadam za chwilę, to już będzie nieco dłuższe pytanie. Mogę mówić, tak żeby panowie spokojnie mogli usłyszeć pytanie. Na odpowiedź mają panowie 1,5 minuty. Zatem pytamy, co chcieliby panowie jako przyszli prezydenci zrobić dla opolskich uczelni, tak żeby po prostu na opolskich uczelniach lepiej się studiowało. Prosimy oczywiście o konkrety. Pan Norbert Honka. Trzeba przede wszystkim, po pierwsze, nawiązać ścisłą współpracę pomiędzy władzami samorządowymi a władzami akademickimi. Trzeba... Zegar nie działa, będziemy mieć czas. Liczymy, panie Norbercie, czas ucieka. Trzeba przede wszystkim nawiązać ścisłą współpracę oraz zidentyfikować, jakie problemy możemy wspólnie rozwiązać, znaczy problemy miasta i problemy Uniwersytetu Opolskiego, nie tylko, bo przecież mamy tutaj również Politechnikę Opolską, Państwową Szkołę Medyczną, mamy również inne prywatne uczelnie, więc tutaj myślę, że trzeba będzie znaleźć wspólny język i zaproponować konkretne rozwiązania, ponieważ no, jak do tej pory obserwujemy, różnie z tym bywało. Mamy problemy z rynkiem pracy. Młodzież, która studiuje na Uniwersytecie Opolskim, ma kłopoty z znalezieniem pracy w Opolu i ze znalezieniem mieszkania w Opolu. To są problemy, które miasto powinno przedstawić młodzieży, która zechce studiować w Opolu, która studiuje w Opolu. Trzeba zatrzymać młodzież w Opolu, ponieważ no, jesteśmy miastem, które jest stolicą regionu się wyludniającego. I tu jest podstawowe zadanie dla władz samorządowych, ale również i dla władz akademickich, aby ta młodzież po zakończeniu studiów zechciała zostać tutaj w Opolu. Skończył pan Marcin Ociepa. Panie Marcinie, co zrobić, żeby na opolskich uczelniach lepiej się studiowało? Po pierwsze, lepiej skomunikować linią autobusową dworzec PKP z Uniwersytetem Opolskim. Po drugie, doprowadzić w końcu do budowy stołówki na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego. Po trzecie, zamknąć ścisłe centrum dla ruchu samochodowego i dać miejsce na kluby,
na kawiarnie, na puby. Tam powinny być ogródki, tam powinna być muzyka, a nie komis samochodowy. Po czwarte, dopowiedziałbym jeszcze jeden postulat, który tutaj się pojawiał w debacie publicznej. Jarek Pilc bardzo często o tym mówi, to znaczy o darmowej komunikacji MZK. Ja w to nie wierzę, ale wierzę w inne rozwiązanie, które jest w wielu miejscach w Europie stosowane, że miasta, które chcą być akademickie, wprowadzają komunikację bezpłatną, ale dla studentów. I to jest konkret. Wysyłamy jasny sygnał. W Opolach się studiuje, to się nie płaci za komunikację miejską. Kilka przykładów. Nie, no miały być konkrety, tak? Były aż cztery. Ale gratulujemy samodyscypliny. Grzegorz Sawicki. Ja też życzę, żeby był konkretnie rozumiem sytuacji w międzyczasie. Miałem ten przywilej, że koledzy też nie zadane pytania, więc po pierwsze... Zwiększyć ilość miejsc w akademikach. Ta ilość miejsc, która w tej chwili jest niewystarczająca. I pomysł na to jest taki, że w okolicach kampusu na Politechnice Opolskiej jest wolne 2 hektary ziemi należące do Agencji Mienia Wojskowego. Ten teren należy przejąć i tam w ramach, powiedzmy, partnerstwa prywatno-publicznego, nie należy się tego bać, wybudować mieszkania pod wynajem dla studentów, akademiki, w rodzaju coś TBS-u. Takie rozwiązania sprawdziły się w Łodzi, w Krakowie, w Poznaniu, więc myślę, że w Opolu też takie rozwiązanie może się sprawdzić. Następnie oczywiście dostosować kształcenie studentów do zapotrzebowania przedsiębiorców. Mam nadzieję, myślę o tym, o kształceniu dualnym, które na Uniwersytecie Opolskim już funkcjonuje, ale to należy rozwijać. Przedsiębiorcy mają określone zapotrzebowania na określone zawody, na określone kierunki. I myślę, że to kształcenie dualne połączone z praktyką w danych przedsiębiorstwach jest jak najbardziej to tu potrzebne. Następną rzecz, udostępnić Centrum Miasta Opola dla studentów. Mam tu taki, myślę o tym, żeby postawić stałą scenę, na której można byłoby od wczesnej wiosny do późnej jesieni prezentować zespoły różnego rodzaju i wydzielić tam również czas dla kultury studenckiej, teatry uliczne i tak dalej, tego typu rzeczy. Czas się skończył. A to dziękuję w takim razie. Panie pośle. Komunikacja tak, ale nie zapędzałbym się, Marcinie, to znaczy przychodzi mi do głowy coś takiego jak na wzór Opolskiej Karty Rodziny, Opolskiej Karty Studenta, żeby kompleksowo więcej sprawdzać jak tylko komunikacja. Oczywiście przystanek, oczywiście stołówka, to są rzeczy, które na pewno należy załatwić. I kompleksowe podejście do współpracy uczelni w liczbie mnogiej z ratuszem. To znaczy, to jest, odnoszę wrażenie, taki wstydliwy kawałek funkcjonowania ratusza w ciągu ostatnich lat, gdzie ustał dialog. To znaczy, nie było rozmawiania ratusza z uczelniami o jego potrzebach, o potrzebach uczelni, przepraszam. Proszę? To nie chciał rozmawiać, panie pośle. Znaczy, nie było dialogu. Pozwoli pan, że nie będę rozstrzygał. Natomiast wiem, że takiego dialogu nie było. W związku z tym z całą pewnością mówienie, choćby tutaj w tym miejscu jesteśmy na uniwersytecie, na przykład o inwestycjach i wspólnych przedsięwzięciach. Często nasze grunty się stykają, prawda? W związku z tym jest oczywistym, że takie inwestycje powinny być miejsce. Ja nie ukrywam, że z profesorem Sławomirem Niciejem jestem w bliskim Stanisławem Niciejem jestem w bliskim kontakcie, w związku z tym ja mam przegląd tego typu niezbędnych inwestycji, w związku z tym to również powinno być silnie zaakcentowane przez prezydenta, dobra współpraca uczelni, ale i ze studentami, i z tymi, którzy uczelnią zarządzają. Szanowni Państwo. Słychać? O. Tak? Dobra, dziękuję serdecznie. Mogę prosić jeszcze raz start? Czas start. Reprezentuję, to cały czas mówię od paru tygodni, kiedy trwa kampania wyborcza, reprezentuję Opole działania, nie Opole gadania. To działanie moje w kwestii związków ze środowiskiem akademickim to choćby stypendia studenckie, które w tej chwili prezydent miasta wypłaca studentom. To była moja inicjatywa, udało się ją dopiąć w tej kadencji. Te stypendia przechodzą już swoją kolejną edycję. Kwestia oczywiście staży dla studentów w firmach, które tworzą w Opolu miejsca pracy, również
też takie staże są finansowane przez Urząd Miasta. Również moim staraniem, naszym, bo to praca zespołowa była, więc jest to konkret, który trafił do środowiska akademickiego. Oczywiście miasto musi być bardziej otwarte na studentów, kiedy? Choćby w czasie piastonaliów. To jest święto studenckie. Ja pamiętam ze swoich czasów studenckich, a studiowałem w Opolu na uniwersytecie. Piastonalia trwały 5 dni. Dzisiaj trwają bodajże 2 czy 3 dni. Imprez jest znacznie mniej, znacznie krócej. Miasto powinno w większym stopniu zaangażować się w te stypendia. I oczywiście to, co wszyscy pytają, jak zatrzymać młodych w Opolu, jak przyciągnąć młodych do studiowania w Opolu. Praca, miejsca pracy, ale dobrze płatne w zawodzie, w zakresie kwalifikacji, które się posiada i mieszkania. My mówiliśmy w czasie ostatniego spotkania pod opolskim TBS-em, że można iść drogą Poznania, zrobić TBS dla absolwenta. To jest rzecz, która wielu młodym ludziom może pomóc, więc jest parę konkretnych spraw do załatwienia, parę już udało mi się zrobić. Myślę, że z racji i wieku, z racji tego, że moje związki ze środowiskiem akademickim są długoletnie, to myślę, będę mówił bardzo dobrze waszym językiem i łatwo się z wami porozumie. Jarosław Pilc. Dziękuję. Proszę państwa, ja studiowałem przez ciągłych 5 lat na Uniwersytecie Opolskim. Teraz powróciłem ponownie na tę uczelnię i na pytanie, co zrobić, żeby tutaj się lepiej nam studiowało, studentom, nie jest tak łatwo odpowiedzieć, dlatego że problemy, z jakimi ja się spotykałem, najczęściej dotyczyły dziekanatu. Więc, ale myślę, że to jest domena raczej panów rektorów czy kanclerza uczelni niż przyszłego prezydenta Opola. Więc to pierwsza sprawa. Druga rzecz, no to wolałbym, żeby na przykład wykładowcy nie katowali mnie ciągle prezentacjami w PowerPoincie, czy to na zlecenie ich, czy własnymi. Także tutaj, ale to znowu nie jest domena prezydenta. A to, co można... od prezydenta. A to, co może zrobić prezydent, raczej nie dotyczy to samego studiowania, tylko mieszkania w Opolu, życia tutaj, no to mój cały program, który de facto mieści się, takie było założenie, na jednej stronicy A4, każdy z punktów w tym programie odnosi się, czy może być pewną propozycją również dla studentów. Bo na przykład już wspomniana nieodpłatna, a nie bezpłatna, jest tu subtelna różnica, jak panowie nie wiecie, to radziłbym gdzieś zajrzeć do literatury, żeby tego faktu nie mylić. No nie ma nic za darmo, prawda? Więc ta nieodpłatna komunikacja też kosztuje, ale tak samo jak nieodpłatne drogi, po których jeździmy samochodami, też ktoś za to płaci. Więc to oczywiście jest jeden z elementów, o którym mogę wspomnieć, ale na przykład również to, żeby nie puszczać drogi przez Wyspę Bolko. Nie wiem, ile osób z Państwa korzysta z uroków Wyspy Bolko. Ja osobiście jestem tam bardzo często. Więc tego typu propozycje zachęcam po prostu do przestudiowania mojego programu. Nie będę Was kupował tutaj konkretnymi jakimiś rozwiązaniami. Tyle, dziękuję bardzo. To ja mam pytanie uzupełniające, bo wszyscy panowie mówicie o tym, że powinien być lepszy dialog ratusza i z władzami uczelni i ewentualnie ze studentami. To jest trochę tak jak w starym dobrym małżeństwie. Obie strony bardzo chcą ze sobą rozmawiać, mąż z żoną, a potem są ciche dni. Deklaracje to jedno, natomiast pytanie, jak to sformalizować, by ten dialog rzeczywiście jakoś funkcjonował. Grzegorz Sowicki. Tym razem króciuteńko, bo to taka druga runda. Ja myślę, że tutaj by się dobrym pomysłem byłoby powołanie w Urzędzie Miasta pełnomocnika, który by był od kontaktów uczelni, samorządu, z samorządem studenckim i z poszczególnymi uczelniami. Nie mówię to jakimś ciele doradczym, ale myślę, że jakiś pełnomocnik od kontaktów, bo rzeczywiście tutaj może komunikacji czasami brakuje między stronami. Panie Marcinie, pan mówił o specjalnej radzie, która miałaby powstać, która miałaby zrzeszać, jak rozumiem, studentów, tak, która działałaby przy ratuszu. Pytanie, czy taka rada rzeczywiście zdałaby egzamin i czy ten kontakt pomiędzy uczelniami a ratuszem byłby lepszy? Po pierwsze, nie odbierajmy chwały samym studentom, bo to była inicjatywa studentów, którzy dopominali się tego, żeby powstała Studencka Rada Miasta. I to jest pierwszy obszar, to znaczy wyraźniejszy, jasny głos studentów, jeśli chodzi o bieżącą politykę miejską i absolutnie, jak znamy funkcjonowanie studentów w wielu obszarach życia i miejskiego, i akademickiego, to nie dadzą sobie w kaszę dmuchać i na pewno ich głos będzie słyszalny, bo zawsze jak im dajemy mikrofon, to później niektórzy żałują tego mikrofonu. Ja nie żałuję, natomiast danie takiego stałego
modułów w postaci Studenckiej Rady Miasta będzie czymś na pewno fantastycznym i owocnym. I druga sprawa to jest sięgnięcie po wzorce z innych miast akademickich, mianowicie coś na kształt stałej konferencji rektorów czy konwentu rektorów wyższych uczelni i prezydenta miasta. I spotkania także, tu już wchodzimy w większe szczegóły, nie tylko na niwie prezydent-rektor, ale także zarządy, to znaczy kolegium rektorskie i zarząd miasta. Norbert Honka, panie doktorze. Przede wszystkim częste kontakty ze studentami, ale wykorzystanie przede wszystkim samorządu studenckiego jako tej instytucji, którą studenci powołują do reprezentowania ich przed władzami uczelni. Równie dobrze mogą reprezentować studentów w częstych kontaktach z prezydentem miasta oraz częste kontakty i także na zasadach sformalizowanych z władz miasta, z władzami uczelni naszych opolskich. Panie pośle, pan mówił o zacieśnieniu relacji. Jak pan to widzi? Ja pomijam formułę, czy to ma być rada taka, czy inna, czy rada akademicka. Ale to jest ważne, ale jak ma działać, panie pośle? Jak to ma funkcjonować? Już Polacy mówili, regularne spotkania. Regularne spotkania rektorów, tak jak mówił Marcin, i do tego przedstawicieli samorządu najlepiej, żeby to było jakieś reprezentatywne ciało. Szalajmy sobie z problemów i co jest możliwe, to załatwiajmy. No, tylko stół jest. Ale jakie fajne to będzie miało przełożenie na konkrety, bo dyskutować sobie możemy. No, ale wie pani, ja oczekuję po takich spotkaniach, że zostaną wskazane problemy rozwiązywalne przez miasto i wtedy się z nimi zmierzymy. To dziś in blanco nie próbujmy wytyczać problemów, których jeszcze nie znamy. Arkadiusz Wiśniewski. Gadaniem się nic nie załatwi, rzeczywiście konkrety. W Opolu parę sympatycznych rzeczy się wydarzyło dzięki współpracy uczelni i miasta, choćby pływalnia przy ulicy Pruszkowskiej Orlik, tu na terenie kampusu, jeszcze parę innych inwestycji. Natomiast z racji tego, że przez te lata mojej pracy w ratuszu blisko współpracowałem z rektorami, to po prostu wiem, czego oni oczekują i jakiego charakteru pomocy. Wiem na przykład, że uniwersytet chciałby mieć dostęp do sali gimnastycznej prawdziwej, bo tej w tej chwili studenci nie mają. Ja tą salę pamiętam jeszcze ze swoich czasów studenckich. Wiem, że są potrzeby zagospodarowania choćby budynków, które znajdują się na wzgórzu akademickim obok kampusu, przepraszam, obok rektoratu. O tym też można rozmawiać, więc takie konkrety w rozmowach, tworzenie kolejnych ciał, to powoływanie Republiki Radzieckiej. Na wszystko będą rady, na wszystko będą dyskusje, natomiast warto rozmawiać o sprawach i te sprawy załatwiać. Jarosław Pilc. Pana propozycje. I drobny powrót do przeszłości. Za kadencji pana prezydenta Zembaczyńskiego wiem skądinąd, ze sprawdzonych źródeł, kłaniam się w odpowiednią stronę sali, że te kontakty były prowadzone, z grubsza mówiąc, najczęściej przez media i to jest zła formuła. Tego za wszelką cenę należy uniknąć, ktokolwiek zostanie prezydentem. Ale myślę, że panowie rektorowie znajdą pół godziny w tygodniu właśnie na bezpośrednie spotkanie z prezydentem, z udziałem także szefa samorządu studenckiego i sprawy na bieżąco, ale także w takim wymiarze strategicznym będą omawiane i planowane. Nie wiem jak z czasem, czy jeszcze mam chwilę? Nie. Nie mam. No to może... Ewentualnie bardzo krótko. Może ta esencjonalna wypowiedź wystarczy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pierwszy blok zamykamy. I teraz krótki przerywnik, felieton, przygotowany przez studentów telewizji studenckiej SETA, którzy rozmawiali z przedstawicielami, z władzami uczelni właśnie na temat tego, między innymi, jak widzą współpracę z przyszłym prezydentem. Miasto i uniwersytet to są naczynia połączone i nie wyobrażam sobie, żeby nie było tutaj dobrej współpracy. W te wybory chcemy się angażować i pytać kandydatów, jak widzą tą współpracę. Naszym marzeniem jest, żeby wzgórze uniwersyteckie było w dyspozycji uniwersytetu. Chcielibyśmy tutaj stworzyć między innymi liceum uniwersyteckie. Miasto powinno zdawać sobie sprawę, że środowisko akademickie, pracownicy uczelni wyższych, studenci tworzą dużą część populacji, dużą część ludności Opola, co ma wpływ na
i prestiż tego miasta, ale również na kwestie tak przyziemne jak obrót gospodarczy w tym mieście. Bez Uniwersytetu Opolskiego Opole by było miastem już nawet chyba nie powiatowym. Mam tu na myśli pewien poziom intelektualny, mentalność i w ogóle. Ustanowiłbym jakąś taką nagrodę akademicką w 5-6 kategoriach, ale taką, o którą warto się bić, a nie tam jakieś 500 zł, gdzie czy się dostanie, czy nie. No, dziś urzędnik więcej wydaje na delegację, jak jedzie na jakieś szkolenie nikomu niepotrzebne. Jest kilkadziesiąt działań, które można byłoby wdrożyć. To jest przede wszystkim zapewnienie absolwentom miejsc pracy. To jest przede wszystkim prezydent, dobry prezydent dba o swoich absolwentów. To jest zapewnienie także tego zaplecza materialnego. Dlaczego, tak jak w pozostałych miastach w kraju, nie mamy mówić o mieszkaniach? Dlaczego nie mamy mówić o mieszkaniach dla zdolnych absolwentów? Dlaczego nie mamy mówić o stypendiach? Nie stypendiach dla wybitnych, nie stypendiach dla świetnych studentów, ale ogólnie stypendiach, które pomogą. Stypendiach za naukę, stypendiach socjalnych. W Urzędzie Miasta potrzebny jest człowiek, który będzie miał szeroką perspektywę. Będzie potrafił myśleć o studentach w Opolu, ale nie jako ludziach, którzy tu tylko przyjeżdżają na chwilę, ale o ludziach, którzy tu przyjeżdżają i realizują swoją życiową szansę niejako. Trzeba zrobić wszystko, żeby oni w tym mieście zostali. Trzeba im stworzyć wręcz cieplarniane warunki do tego, aby chcieli tutaj zostać. Jeżeli prezydent nie będzie miał o tym pojęcia, nie będzie świadomy tego, jaki potencjał jest w studentach, zarówno Uniwersytetu Opolskiego, jak i Politechniki, no to ta współpraca nie będzie owocna. Zaczynamy w takim razie drugą rundę pytań i oczywiście, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, od sprawdzianu drugiego zaczynamy. To będzie anegdotka. Student pierwszego roku, no dajmy na to z Wręczycy pod Częstochową, stamtąd jest wielu studentów z Częstochowy u nas na uczelni, jedzie do Opola koleją. 4-5 godzin, bo polskie linie kolejowe tradycyjnie coś remontują i trzeba jechać przez Katowice. Po czym z trzema walizami, no bo mama zapakowała słoiki z fasolką, z ogórkami, wszystko z bigosem. Wszystko jest ważne w tej anegdocie. Wszystko jest ważne. Proszę słuchać uważnie. Wysiada wykończony na dworcu PKP w Opolu i chciałby szybko komunikacją miejską dojechać na kampus Uniwersytetu Opolskiego. Którą linią, panowie? Panie pośle, jaka jest odpowiedź? Studentom podoba się pytanie. Panie pośle. Jedenastkę. Dokąd dojeżdżam? Pytanie do właściwego człowieka. Dokąd w takim razie dojeżdżamy tą jedenastką? To było podchwytliwe. Albo jaka pytanie. Była konsystencja tej fasolki? Nie o to pytamy. Bardzo się cieszymy. Jedenastką Okej. Okay. Norbert Honka, panie doktorze? Jest inna propozycja? Jesteście panowie wyjątkowo zgodni. Arkadiusz Wiśniewski. Ale to gdzie się zatrzymuje 11? No jesteśmy bliżej, tak właśnie. Dalej nie dojeżdża. Albo pod hotelem festiwalnym, pod hotelem olimpijskim. Taki kawałek oczywiście. Dokładnie. To państwo się jeszcze sedna problemu, czyli tego, że na kampus inwestycji podjechać nie można. Przystanek jest. Przystanek jest, natomiast... Koło Niechcica jest przystanek. A nie i prywatni przewoźnicy. Są jakieś inne propozycje? Pozostali kandydaci mają... Tak, proszę Jarosław bardzo. Pilc. Zna pan jakiś inny przystanek, panie Jarku? Możemy dojechać bliżej kampusu? Faktycznie jedenastka to jest dobry pomysł, tylko trzeba wiedzieć, gdzie wsiąść. Bo zdaje się, że na dworcu na 1 maja, tylko na Rejmonta. Proszę nie zwolnić odpowiedzi na to pytanie. Zatrzymuje się niekoniecznie koło hotelu Festiwal, tam też oczywiście, ale bliżej na Oleskiej tutaj niedaleko kuchni. Jest taka restauracja, jadłodajnia, kuchnia i tam można wysiąść. No to jest kawałeczek tutaj do przejścia koło kolegium pedagogikum przychodzi się, a później do akademików. Także to jest chyba optymalne rozwiązanie dzisiaj. Widać, że praktyk, ale i tak jest daleko.
Pan Marcin Ociepa, panie Marcinie, dojeżdżamy bliżej do kampusu, czy nie ma innej możliwości? No nie, no oczywiście odpowiedź jest taka, że nie ma bezpośredniego połączenia, ja o tym wspominałem w pierwszej części. Czyli dokąd dojeżdżamy? No to koledzy wymienili te miejsca. Czyli pan się zgadza, jak rozumiem, tak? Znaczy, to nie jest odpowiedź na pytanie, czy można dojechać bezpośrednio na kampus. No nie można póki co dojechać. I ten przystanek przy Nicicu jest o tyle istotny, że pamiętajmy, że obok mamy jeszcze jedną uczelnię, prawda? Państwową Wyższą Szkołę Zawodową Medyczną i w związku z tym to też jest kolejna potrzeba. Także możemy robić dobrą minę do złej gry i szukać przystanków wokół w jakimś promilu, a możemy odpowiedzieć wprost, że nie ma takiego połączenia, powinno być. Otóż to. Ja jeszcze dodam tyle, że mając na uwadze te ciężkie walizy, to szczerze mówiąc nawet nie ma gdzie wsiąść do tego autobusu blisko dworca, to po pierwsze. No a po drugie, no to już odpowiedź padła, nie ma przystanku, no niestety, bliskości. No niby autobusu. Taka prosta sprawa, nie załatwiona. No więc właśnie, rzeczywiście to chyba studenci, którzy są tutaj zgromadzeni, wiedzą najlepiej, że bezpośredniej linii nie ma. Pan Jarosław Pins był rzeczywiście na tropie. To jest jedenastka i to jest przystanek na ulicy Oleskiej. To jest jedyna możliwość w jedną stronę, w drugą stronę. Zdaje się, zatrzymuje się autobus naprzeciwko głównego wejścia na uczelnię, ale to też tylko w drugą stronę. I pan Arkadiusz Wiśniewski również miał rację, że gdyby tam na tym przystanku na ulicy Katowickiej zatrzymywały się autobusy MZK, to wtedy rzeczywiście studenci mieliby zdecydowanie bliżej. I liczymy na to, studenci pewnie również, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Drugi sprawdzian za nami. W takim razie czas na drugie pytanie. Półtorej minuty, panowie, na odpowiedź jak zwykle. Studenci, którzy tutaj już studiują w Opolu, mówią, że fajnie im się tutaj studiuje. Opole jest miastem bardzo sympatycznym, miłym, niewielkim, ale niestety, jeżeli chodzi o pozostanie w mieście, to jest problem. Problem oczywiście z pracą, bo praca w supermarkecie może niekoniecznie absolwentów satysfakcjonuje. W takim razie, jak zatrzymać tych studentów? Jak utworzyć miejsca pracy? Co zrobić, żeby ci studenci tutaj mogli z Opolem wiązać swoje życie po studiach? Pan Grzegorz Sawicki, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Studenci, studentki, studenci. Ja reprezentuję Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną i dla mnie może tyle jest łatwiej mówić o pracy, dlatego że my na co dzień tym się zajmujemy. I myślę tak, żeby zatrzymać tutaj studentów, to już w pierwszej swojej odpowiedzi mówiłem, że przede wszystkim trzeba dostosować kształcenie do potrzeb pracodawców. To jest pierwszy element i to już się dzieje w Opolu, to już się dzieje. Bo rzeczywiście przedsiębiorców nam przybywa, w Opolu tych miejsc pracy powstaje, ale to jest za mało. Trzeba tworzyć nowe miejsca pracy, poszukiwać terenów inwestycyjnych i te tereny rzeczywiście w Opolu i w okolicach Opola powstają, bo rozwój Opola nie kończy się na rogatkach tego miasta. Trzeba pamiętać, że mamy tereny bardzo dobre wokół Opola, które należy dobrze skomunikować. Więc jeżeli chodzi o pracę, to dostosowanie kształcenia do potrzeb przedsiębiorców i stworzenie takich możliwości dla przedsiębiorców, żeby mogli tych absolwentów zatrudniać. Pierwszym etapem to są na pewno staże absolwenckie. Ja w swojej firmie zatrudniam akurat stażystów, korzystając z programu Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, staż dla absolwentów. Kwota jest dużo większa jak z Urzędu Pracy, to jest kwota 1300 zł prawie, plus na dojazd bodajże tam chyba 250 zł. Nie jest to rewelacja, ale dla każdego absolwenta na pewno taki zastrzyk i taka forma na pewno jest na pierwszy etap dobra. Więc tworzenie miejsc pracy na terenach inwestycyjnych, rozwijać wszystko, strefę ekonomiczną i tworzyć miejsca pracy. Dziękuję. Pan Marcin Ociepa. Szanowni Państwo, no są jakby te oczywistości, które tutaj padają i na pewno będą padać. Nie ma lepszej drogi niż strefa ekonomiczna, poszukiwanie inwestorów, sprowadzanie inwestorów, miejsca pracy. Ja chciałbym natomiast powiedzieć o nieco innym aspekcie tego tematu. Po pierwsze, w tej pogoni za inwestorem za mało zwracamy uwagę na naszą rodzimą przedsiębiorczość, na to, że już tutaj ileś firm powstało, także firm zakładanych przez naszych absolwentów i naprawdę jest wiele do zrobienia, wiele do poprawy, żeby mogli powiedzieć, że żyją w mieście przyjaznym dla przedsiębiorczości. I to jest najważniejsza sprawa. Znaczy uważam, że jeżeli biznes tutaj, który już jest, będzie zadowolony z tego miasta, ze współpracy z miastem, z urzędem miasta, z prezydentem, to nawet marketingiem szeptanym będzie o nas głośno.
Ale druga sprawa, jeśli chodzi o nowe miejsca pracy, warto zwrócić uwagę w ogóle, jakie miejsce pracy tworzymy, prawda? Znaczy tworzymy w wielu miejscach po prostu miejsca pracy, które mają charakter pracy odtwórczej. I okej, jest zapotrzebowanie, każda praca jest ważna, każde miejsce pracy jest ważne, bierzemy. Natomiast jeżeli nie chcemy ulegać peryferyzacji, jeżeli chcemy naprawdę myśleć o impulsie rozwoju naszego miasta, to musimy zacząć myśleć o gospodarce kreatywnej, o gospodarce innowacyjnej, czyli żeby oprócz tej fabryki kładów, które u nas są twórczo składane, powstała podobna, która będzie projektować ich kolejne wersje, tak żeby inżynierowie, tak żeby ludzie z ambicjami kreatywni mogli tam znaleźć swoje zatrudnienie. Doktor Norbert Honka. Szanowni Państwo, żeby młodych tutaj zatrzymać, no to już moi poprzednicy wypowiedzieli się w tej kwestii. Ja w pełni się z nimi zgadzam. To przede wszystkim musimy jako też i ewentualnie miasto i uczelnie nawiązać ścisłą współpracę dotyczącą potrzeb rynku pracy w mieście. Kierunki studiów, które są tutaj na uczelniach, powinny być dostosowane przynajmniej do pewnych potrzeb związanych z zapewnieniem pracy, z rynkami pracy. Kolejnym elementem to jest zapewnienie mieszkań dla młodych absolwentów i dla młodych pracowników. Bo jest taka stara zasada, że jak będzie praca za godną płacę, będą dostępne za przystępną cenę mieszkania, to ludzie chętnie zostaną tutaj, bo to jest podstawa od zarania dla ludzi. Dobra praca i mieszkanie. Wtedy będą myśleć o zakładaniu rodziny, o powiększeniu tej rodziny i o pozostaniu tu w tym mieście. Dziękuję. Jarosław. Ja nawet bym się z panami zgodził, z tymi miejscami pracy, gdyby to nie były miejsca pracy w dużej mierze za 1200 zł. No, zastanawiam się, kto z Państwa tutaj po ukończeniu studiów pójdzie do takiej pracy. Przez ostatnie 5 lat zawodowo ja zajmowałem się innowacjami i zauważyłem taką korelację prostą bardzo, że w tych ośrodkach europejskich, gdzie ten poziom innowacyjności jest bardzo duży, to i płace są większe. Więc jeżeli mówimy o ściąganiu nowych inwestorów, tworzeniu nowych miejsc pracy, to one muszą być o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, po prostu innowacyjne. I to jest metoda. No ja od samego początku mówię, za co już parę razy oberwałem, o tym, że nie tylko miejsca pracy, ale miejsca pracy na godziwych warunkach i za godziwą płacę. To jest pierwszy, główny priorytet mojego programu. Reprezentuję ugrupowanie lewicowe, więc siłą rzeczy wydaje się to istotne. Natomiast myślę, ten element innowacyjności no jest takim ukłonem w stronę gospodarki jednak wolnorynkowej, bo to, że posiadam powiedzmy w większym stopniu niż moi koledzy wrażliwość lewicową, to nie znaczy, że zasady wolnego rynku są mi obce, czy ich nie szanuję, one są ważne. Stąd ten pomysł. Proszę się przyjrzeć rejonowi Bolzano czy Burgundii we Francji, kilka ośrodków w Niemczech, jak to wygląda i jakie inwestycje tam są lokowane. I myślę tak, jeżeli my mamy instrument w postaci ulg podatkowych, to warunkiem sine qua non, podstawowym, powinna być wysokość płacy, o czym ja w swoim programie mówię, minimum na poziomie 2000 netto. Dziękuję. Arkadiusz Wiśniewski. Szanowni Państwo, płacy się nie podniesie od gadania. Znaczy, trzeba stworzyć konkurencję na rynku pracy, konkurencję pracodawców, o tych ludzi, którzy się starają znaleźć pracę. Do tego trzeba po prostu jak najwięcej przyciągać inwestorów, oczywiście wspierać rodzimych przedsiębiorców. Natomiast ja pracuję w firmie, w tej chwili przeszło od roku czasu, w firmie, która zajmuje się innowacjami. Problemem tej firmy największym jest brak pracowników. Po prostu wykształconych ludzi, którzy zastąpiliby albo wspomogliby w pracy tych, którzy od lat kilkudziesięciu w tej firmie pracują, bo średnia wieku w tej firmie sięga powyżej 60. I to jest wielkie wyzwanie, myślę, dla rektorów, dla przyszłego prezydenta miasta, aby tak pokierować programami nauczania na uczelniach, żeby ci, którzy wychodzą z uczelni, odpowiadali potrzebom lokalnego, regionalnego i pozostałych rynków pracy. To jest klucz do sukcesu, bo w Opolu mamy świetne firmy. Jest firma Selt, która nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, ale sprzedaje swoje produkty do Nowej Zelandii. W Norwegii ma swoje biuro sprzedaży. Jest to firma, która powstała w Opolu, która całkiem niedawno współpracowała z miastem i dzięki temu
temu wybudowała dużą, wielką, przede wszystkim dzięki oczywiście swojej aktywności, ale wybudowała dużą, wielką fabrykę. Jest firma Nutricia, która z kolei jest centrum produkcji tej firmy na Europę Środkowo-Wschodnią. Jest IFM, którego sprowadziliśmy do Opola, który zatrudnił 300 osób, a w tej chwili chce zatrudnić 100 inżynierów. Jest Capgemini, które działa w Katowicach, w Krakowie i zatrudnia ludzi po germanistyce w Opolu i czerpie ich garściami. Natomiast problemem jednak cały czas jest to, że po pierwsze, na rynku pracy jest jednak zbyt mało atrakcyjnych pracodawców, więc trzeba o nich skutecznie zabiegać. I po drugie to, że rzeczywiście trzeba podjąć współpracę, zresztą ona już była w jakiś sposób zaczęta, współpracę z uczelniami w zakresie dostosowania programów nauczania do wymogów tutejszych przedsiębiorców, bo oni rzeczywiście chcą dobrze płacić, ale nie mają chętnych do pracy. Tadeusz Jarmuziewicz. Dwie grupy działań. Działania doraźne i działania systemowe. Doraźne, oczywiście zorganizowany proces lobbingowy, żeby do stołu z prezydentem czy z przedstawicielami miasta chcieli siadać najważniejsi przedstawiciele biznesu spoza Opolszczyzny i opolskich i ze świata politycznego, tak aby doprowadzać do tego, żeby tutaj lokowano inwestycje. To są tego typu działania. Drugi zespół działań, ja już wcześniej wspominałem kilkakrotnie o tym, że już w budżecie 2015 czynię starania, żeby były przygotowane środki, aby w tej kadencji dla studentów specjalnie dedykowane co najmniej 200 mieszkań. Bo to dwa muszą być powody naraz. No i druga i działanie systemowe, tutaj bez specjalnej satysfakcji, ale zgodzę się z Arkiem, a mianowicie... No, ciężko mi to przychodzi. To jeden z panów tutaj słusznie trafił, Arek bodajże. Czyli mam dobry pomysł. A mianowicie, że należy, znaczy jak byłeś prezydent, tego nie zrobiłeś. A mianowicie... Radom jest świetne miejsce. Do stołu i biznes, i uczelnie. To znaczy tak zweryfikować wypuszczanie na rynek pracy nowych absolwentów, żeby było na nich jakieś zapotrzebowanie. Natomiast dzisiaj ja rozumiem interes uczelni, że jeżeli są chętni do studiowania na jakimś kierunku, to kierunek się otwiera, ale może się okazać, że potem na rynku pracy jest kłopot z tymi ludźmi. W związku z tym, jeżeli są takie przypadki, że gdzieś nie ma fachowców w jakimś kierunku, to jest tak jasny, widomy znak, że w tym kierunku powinny być... Czas. Jaki czas? A co pani chciała powiedzieć? Już, że co? A, że już tu? Koniec mija czasu, już. Tak, panie pośle, tak. Dziękuję bardzo. Czas minął, dziękujemy. I tym samym kończymy ten drugi blok pytań. Pomysły są, zobaczymy na ile uda się je zrealizować. I wracamy teraz do dziennikarzy telewizji studenckiej SETA. Kolejny felieton, kolejny oddech w naszej dyskusji. Dziennikarze sprawdzali, na co powinien zwracać uwagę przyszły prezydent. Jak ich widzą, tak ich piszą. Politycy oceniani są nie tylko pod względem swojej działalności, ale również poprzez to, jak się prezentują. Sposób komunikacji, znajomość języków obcych i dobry kontakt z wyborcami to tylko część z aspektów, na których powinni się oni skupiać. Na co jeszcze powinien zwrócić uwagę prezydent Opola? O to zapytaliśmy naszych ekspertów. On przede wszystkim powinien być blisko ludzi i swoich wyborców. Powinien używać nowych mediów, mediów społecznościowych, być aktywnym użytkownikiem Twittera, Facebooka, tak jak prezydent Obama, który był pierwszym prezydentem, który wygrał de facto wybory amerykańskie dzięki nowym mediom, dzięki temu, że każdego dnia, jak twierdzi sztab jego doradców, przed snem ze swojej sypialni odpowiada na 5 do 6 wpisów na Twitterze. Na pewno musi znać języki obce. Prezydent przede wszystkim może być w sytuacji, która w pewien sposób zmusi go do posługiwania się językami obcymi. Na przykład przy spotkaniach z inwestorami na terenie
nie tylko Opola, ale całego województwa. Zazwyczaj powinien być uśmiechnięty. Ten uśmiech jest bardzo potrzebny i sprawia, że wyborcy, społeczeństwo jednak myślą, że jest to osoba bliższa, a osoby, które się nie uśmiechają w polityce, nie mają tak dużego zaufania. Nie wszyscy są erudytami, nie wszyscy mają jakieś niezwykłe umiejętności w tym względzie takim właśnie językowym, ale ważne, żeby też przykładać pewną taką staranność właśnie w mówieniu, czy pielęgnować staranność w mówieniu. No, błędy językowe nikomu jeszcze nie pomogły, a też wiem, że konkurencja lubi wychwytywać takie rzeczy i później no, słowo kompromitować, to jest za duże słowo w tym wypadku, no ale jakieś tam rysy na wizerunku, czy to kandydata, czy już sprawującego jakiś urząd powstają. Dobry strój u przyszłego prezydenta to rzecz bardzo ważna, profesjonalny, dobrze skrojony garnitur. Czyli nie za duży, nie za mały, odpowiednia długość nogawek, czyli nie powinny się za bardzo załamywać nogawki, które optycznie wtedy skracają nogi, jest to nieeleganckie. Generalnie trzeba zacząć właśnie od rozmiaru. Najlepszym kolorem dla przyszłego prezydenta, obecnego prezydenta, generalnie kolor biznesowy jest to zazwyczaj garnitur w kolorze granatowym, ewentualnie grafit, szarość, gładkie koszule, drobny prążek, jeśli chodzi o krawat, drobny wzorek jakiś, koszule w kolorze białym, błękitnym, delikatny róż i do tego krawaty dobieramy zazwyczaj, żeby pasowały do całości. Skarpetki zawsze dobieramy do butów albo do spodni, więc jeśli mamy czarne buty, mogą być czarne skarpetki lub ewentualnie do spodni, jeśli są szare spodnie, szare skarpetki. Czyli krótko mówiąc, gest, mimika, słowo są no, równie ważne jak to, co prezydent ma do zakomunikowania in extenso, pisząc lub wygłaszając na przykład orędzie. Czy nasi kandydaci skorzystają z tych rad? Dowiemy się już niedługo. Pamiętajmy jednak, że ani najlepsze orędzie, ani najdroższy garnitur i najpiękniejszy uśmiech na nic się nie zdadzą, jeśli wybrany przez nas prezydent Opola nie spełni swoich obietnic wyborczych. Studencka Telewizja Seta, Sabina Baraniewicz. Wiele cennych rad, panowie. Miałam wrażenie, że panowie zaglądali nawzajem po sobie, jak garnitury są skrojone, tak. Od siebie zaczynając, oczywiście, prawidłowo. Znaczy, wychodzi na to, że ważne są dwa gangi. Ten gang, który się ma na zapleczu w postaci dobrej ekipy i ten, który wisi w szafie. Na wszystko trzeba zwracać uwagę. Panowie, zaczynamy w takim razie kolejną rundę pytań i standardowo zaczynamy od egzaminu. Ale będzie łatwiej. Panowie się boją. Panie pośle. Spokojnie. No studia to nie tylko zakuwanie po nocach, ale także życie kulturalno-towarzyskie, które toczy się nocami w akademikach, no i 24 godziny na dobę w czasie takich hucznych imprez jak Piastonalia. Miasto dokłada do Piastonaliów. Ile? Grzegorz Sawicki. Trudne pytanie. No nie, będę musiał chyba strzelać, bo naprawdę nie wiem. Prawidłowa odpowiedź brzmi z punktu widzenia studentów za mało, ale pytałem o kwotę. Tak, no zawsze będzie za mało, na pewno dokłada, na pewno za mało. A ile? No nie mam pojęcia, no nie odpowiem na to pytanie. Przyznaję się, nie wiem. Jarosław Pilc? No też nie znam konkretnej kwoty, ale tutaj pokuszę się o jakąś prognozę. No to będzie gdzieś, myślę, między 500 a 1 000 000. 500 tysięcy. No ale proszę studenci to potraktować. Studenci pewnie bardzo by chcieli, żeby tyle. Ale ja właśnie nie przyczyny powiedziałem o prognozie, czyli o tym, co będzie. Wszystko tak, w konwencji to miał być ten moment, w którym publiczność się śmieje. Tadeusz Jarmuziewicz. No wszystko, Jarku, okej, tylko przecinek nie w tym miejscu. Reszta okej, zgadza się. Według mojej pamięci w budżecie jest 57 tysięcy, natomiast to ma wadę konstrukcyjną, a mianowicie to jest w konkursach, w związku z tym za każdym razem jest trwoga, czy konkursy na przyznawanie rozmaitego rodzaju... Konkurs trzeba wygrać. Ale to powinno być na stałe wpisywane. Żeby nie było aplikacji za każdym razem i za każdym razem trwogi, czy się... Panie pośle, czyli ponad 50, tak? 57. Norbert Honka. Zgadzam się z panem posłem Jarmuziewiczem. To musi być zapisana stała kwota. Nie na zasadach konkursu. A jaka jest ale dziś? Ile? No, pan redaktor już powiedział. Na 11 się zgodziłeś, zgódź się na 57. Nie. Czyli licytujemy się, kto da więcej, dlaczego, tak? Dlaczego nie musimy się we wszystkim zgadzać? Celowo zostawiliśmy byłego wiceprezydenta i wiceprzewodniczącego Rady Miasta na koniec, ponieważ oni mają wiadomości z pierwszej ręki, powinni pamiętać. Arkadiusz Wiśniewski. Znaczy ja powiem inaczej, ja obiecuję 1 000 000. Wow.
A ile jest teraz? Co roku biesnaria. A ile jest teraz, panie Arku? To pytanie do posła Jarmuziewicza, bo jego zastępca przyszły, tak kawałko jest specem od kultury, więc on te pieniądze daje. Rozumiem, że pan nie pamięta. Widzę, hojnie nie daje. Marcin Ociepa. Ja mówię, milion daje. Znaczy, biesnaria będą cały rok, rozumiem. To jak w ekspoze premiera, miliard w sobotę, miliard w środę. Licytujemy się dalej, pan Marcin. To co, może 10, prawda? Milionów. No i nie, oczywiście pytanie jest bardzo konkretne. To jest, poprawna odpowiedź to jest około 50 tysięcy. To jest prawda. A więc tak, ponad 50. 2014 rok, wtedy dokładnie 60 tysięcy dołożyło miasto, a całe Piastonalia wokół 300 tysięcy. Taki był koszt organizacji tegorocznych Piastonaliów, więc niektórzy z panów byli blisko, a niektórzy rzeczywiście no, prognozy mają ładne na kolejne lata. Studenci nic, tylko się cieszyć. Piastonalia proszę będą notować. Niezwykle owocne. To ja nieskromnie tylko powiem, że dziękuję, że wspólnie z Samorządem Studenckim Uniwersytetu Opolskiego chodziliśmy właśnie za tym, żeby w tym roku te pieniądze były takie, w takiej kwocie, bo planowane były mniejsze. Panowie, i model wydawania tych pieniędzy. Panowie, przechodzimy w takim razie do kolejnego pytania. Przypominam, półtorej minuty na odpowiedź. Jeżeli już jesteśmy przy tym temacie rekreacyjno-sportowym, w takim razie co chcielibyście panowie zrobić, żeby znudzeni brakiem rozrywek na poziomie studenci nie wyjeżdżali na weekendy do swoich domów, tylko pozostali tutaj w Opolu? Ja ten dylemat spróbuję krótko opisać. W małych miasteczkach, takich kieszonkowych jak Opole, bardzo fajne jest to, że właściwie z każdego miejsca jest blisko do domu. Prawda? Ale mniej fajne jest to, że nie bardzo jest skąd wracać. Jak panowie zaradzicie w takim razie? Może zaczniemy od pana posła, panie pośle? Skoro pani nalega, nie dam się dłużej prosić. Proszę bardzo. Rynek. Pierwsze hasło. Tak się porobiło w ciągu ostatniej kadencji szczególnie, że mamy kwadraturę koła, likwidują się restauracje jedna po drugiej. Z tego względu, że nie ma potoków, takie bardzo brzydkie słowo, potoków pieszych, a nie ma pieszych, bo nie ma restauracji. W związku z tym, jeżeli ktoś nie zaingeruje, oczywiście miasto, z jakimiś pomysłami, żeby ożywić to. Ja już mówiłem o tym, że w Johnny Bullu kino alternatywne. Mówiłem o tym, żeby wyświetlać filmy w plenerze. Mówiłem o tym, żeby reanimować festiwal hip-hopowy. I to jest początek listy wydarzeń, bo nie ma jednej metody. Nie ma guzika, że się wciśnie, pojechało i już jest żywe. Trzeba wygenerować ileś wydarzeń, które by powodowały to, że jest po co iść i jest od czego wracać, jak pan redaktor powiada. Znaczy, nie ma jednej metody, to nie da się jednym zdaniem opisać. Po prostu trzeba ożywić niektóre miejsca, które byłyby powodem do tego, aby się tam ludzie spotykali. No i to na obecną chwilę chyba taki pomysł. Pan Norbert Honka, skupiamy się na rynku, czy są inne pomysły? Rynek i Krakowska to jest główna oś, ale musimy pamiętać o tym, że przylega również do tego mały rynek, wzgórza akademickie, to musi tworzyć jedną całość. Nie możemy zapominać o tych właśnie elementach. Trzeba na nowo ożywić rynek krakowską, ale także właśnie te ulice przylegające, bo nieraz idąc krakowską popatrzymy lewo, prawo, patrzymy no... Panie doktorze, pozostaje wiele do życzenia. Jak może je ożywić prezydent? Co może zrobić? Prezydent miasta jest gospodarzem tego miasta. I powinien ten rynek zostać Krakowska ożywiona, zwrócona z powrotem ludziom, tak jak to kiedyś było przed wojną. Tylko problem jest tutaj, kto jest właścicielem lokali. Czy to jest prezydent i miasto, czy to są lokale w rękach prywatnych. Bo jeżeli są w rękach prywatnych, to jak zmusić prywatnego właściciela do tego, żeby zrobił to, co my chcemy. Jeżeli mogę dopowiedzieć, no z tego co się orientuję, to jest 85% lokali jest w rękach prywatnych. Rynek i Krakowska. Pan Arkadiusz Wiśniewski. Czy o własności lokali nie chcę dyskutować, bo szpitalna to też są lokale, a przecież one są prywatne, lokale rozrywkowe. Natomiast rzeczywiście parę pomysłów już zgłosiliśmy. Mówiliśmy o festiwalu piwa choćby całkiem niedawno, który mógłby się odbywać. Mówiliśmy o festiwalu teatrów ulicznych. Mamy 3 teatry w Opolu, 2 finansowane z pieniędzy publicznych, był jeden prywatny. Był kiedyś taki festiwal. No ale nie ma.
tak? Nie ma Krzysztof Kawałko, który odpowiada za kulturę w mieście. No, nie chcę wypominać, ale rynek jest taki, jaki jest, prawda? Jest pusty. Był trzy lata prezydent Wiśniewski. Kreatywność też nie powinniśmy, myślę, oddawać urzędnikom, bo przypomnę, jak wyglądało rok temu, dwa lata temu, jarmark wigilijny, tak? Organizowany przez urzędników. To była jedna wielka porażka. Oddajmy kreatywność mieszkańcom miasta, organizacjom pozarządowym. Miasto powinno zapewnić za to pieniądze, powinno zdecydować, jak te pieniądze rozliczyć, jak je widać, ale to nie rozmowa o studentach, o ich życiu, to nie jest wyłącznie rynek. Miasto musi żyć studentami nie tylko w jednym miejscu. I widać, że to miasto żyje wtedy, kiedy zaczyna się rok akademicki. Od czerwca do października ulice są puste, smutniejsze, pomimo tego, że jest ciepło, pomimo tego, że jest lato, że powinniśmy być radośni, jest więcej słońca, bez studentów, bez ich aktywności. To miasto jest po prostu puste. Dlatego trzeba miasto traktować jako całą przestrzeń oddaną studentom i miasto jako partner przy współpracy z uczelniami, współpracy ze studentami, przy organizacji tych imprez, a nie jako ten, który to wszystko robi. Marcin Ociepa. Panie Marcinie. I Arek zapomniał dopowiedzieć, że da milion. Słuchajcie, są świetne badania profesora Richarda Floridy w Stanach Zjednoczonych, który udowodnił związki pomiędzy aktywną kulturą uliczną i studencką z rozwojem gospodarczym. To tak celem wprowadzenia do tego, że nie mówimy tylko o rozrywce, nie mówimy tylko o tym, że gdzieś trzeba w końcu wypić i gdzieś zatańczyć, tylko że to ma głębszą podstawę. Więc oczywiście kultura uliczna, kultura studencka. Ja proponowałem, przestańmy myśleć o rynku tylko w kategoriach przestrzeni, zacznijmy o tym myśleć trochę jako quasi jednostce miejskiej, ale na miarę XXI wieku, znaczy bez ścian. Powołajmy menadżera, niech rynek opolski dostanie twarz, dostanie osobę odpowiedzialną za koordynację działań, które są na rynku, koordynację pracy służb miejskich, które operują w okolicach ścisłego centrum, za ukwiecenie, za porządek i tak dalej. I wreszcie pozwólmy organizacjom pozarządowym. Ja jestem społecznikiem, wywodzę się z organizacji pozarządowych. W nic innego nie wierzę. Wierzę w outsourcing społeczny, wierzę w to, że jak się da organizacjom pozarządowym, jak się da młodym ludziom rynek, jak się odda im Krakowską, a nieco starszym mieszkańcom powie, że sorry, ale rynek to nie jest miejsce do spania, tylko to ma być scena, to wtedy ten rynek będzie żył. I to jest jedyne rozwiązanie. Jarosław Pilski. Proszę Państwa, no mnie się trudno zgodzić z tą tezą zawartą w pytaniu, że znudzony student, który się nie ma gdzie bawić. Ja pamiętam, ja najlepiej się bawiłem w Mrowisku, czasem też dosyć dobrze w Kmicicu, ale prawdą jest faktycznie, tylko... Chyba się domyślamy jedno, nawet jak, panie Janku. Jedno zastrzeżenie. Ale to już nie zależy od prezydenta, jak się bawią. Dokładnie tak. Ja nie uważam, proszę Państwa, że prezydent miasta powinien być KOWC-em, czyli pracownikiem kulturalno-oświatowym. Oczywiście przychylam się do tych głosów, że trzeba wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, dać kasę dla organizacji pozarządowej, takiej czy innej, żeby było więcej tego typu wydarzeń jak Festiwal Lama czy karaoke. Wiem, że tutaj na sali siedzi Patryk Śruda, który z powodzeniem organizuje karaoke w mieście, cieszy się to wielką popularnością. To nie jest zwykłe karaoke, to jest karaoke Patryka Śrudy. Tylko że on to robi bez pieniędzy i bez pomocy miasta. Także spokojnie z tym, z taką tezą, że tutaj się nic nie dzieje, bo się dzieje. Właśnie wczoraj zaczęła się jesień literacka do końca grudnia, ale ja sobie zdaję sprawę, że nie każdego literatura interesuje, prawda, w kraju, gdzie 2 czy 3% społeczeństwa czyta w ogóle książki. No ale są jeszcze inne imprezy, więc nie stawiajmy takiej tezy, nie pchajmy wszędzie tam, gdzie nawet nie trzeba polityki i samorządu, i prezydenta. Pozwólmy działać także studentom. Jedyne, do czego bym się tutaj przychylił, to właśnie więcej pieniędzy dla organizacji pozarządowych, dla studentów i może właśnie te 500 tysięcy dla samorządu studenckiego na zorganizowanie więcej tego typu imprez jak Piastonalia. Grzegorz Sawicki. Zaraz po brawach. Tak, brawo. Szanowni Państwo, znudzony student,
to z tej wypowiedzi wygląda na to, że miałby wylądować na ulicy Krakowskiej i tam miałby spędzać czas, bo tam to jest jedyne miejsce rozrywki, które Opole może dać znudzonym studentom. A ja myślę, że trzeba pomyśleć o dobrej bazie sportowej, obiektach sportowych ogólnodostępnych, żeby można było również tam spędzić czas, o klubach sportowych na wysokim poziomie, żeby można było pójść na dobry mecz piłkarski, hokeja, żużla i dać pieniądze, żeby te kluby się mogły rozwijać i tym samym zachęcić studentów, żeby takie miejsca też odwiedzali. Również baza rekreacyjno-wypoczynkowa, czyli Malina, ścieżki rowerowe, żeby student mógł sobie pojechać, rozpalić grilla niekoniecznie tu na miasteczku akademickim, ale również na Malinie. I tego typu, myślę, pomysły powinien przyszły prezydent realizować, a nie tylko skupiać się na ulicy Krakowskiej. A jeżeli mówimy o wydarzeniach kulturalnych, to myślę, że powinniśmy jako Opole zaprosić do współpracy również ościenne miasta, czyli Wrocław, Katowice i stworzyć takie trójmiasto, ja to nazwałem trójmiasto południa, żeby niektóre wydarzenia robić wspólnie. Jesteśmy dobrzy w festiwalu opolskim, ale na przykład Wrocław czy Katowice mają bardzo dobre wydarzenia i można byłoby to wzajemnie się uzupełniać, tą ofertę. I wtedy ta oferta byłaby dla miasta Opola na pewno na wyższym poziomie i zachęcałaby do tego, że do Opola by zjeżdżali inni i również osoby może z tego powodu chciałyby w Opolu studiować. Dziękuję. Zamykamy tę rundę. To trzecią zdaje się, tak? Trzeci blok. No przed nami pytania studentów. Pytania do konkretnych kandydatów i tu przyjęliśmy taką formułę, że pytania są nagrane, nakręcone, to są filmiki. No, będą to pytania alfabetycznie zadawane. Więc teraz już czas właśnie na pytania studentów do konkretnych kandydatów. Tutaj też prosimy panów o konkretne odpowiedzi na te pytania. Moje pytanie kieruję do przedstawiciela mniejszości niemieckiej, pana Norberta Honki. Czy jest pan za utworzeniem odpowiedniej infrastruktury w Opolu, dzięki której studenci mogliby używać elektronicznej karty miejskiej, funkcjonującej również jako elektroniczna legitymacja studencka? We Wrocławiu taka opcja sprawdza się doskonale. Prosimy bardzo o odpowiedź. Tak, jak najbardziej. Ja posłużę się tutaj może przykładem niemieckiego dowodu osobistego, który jest w naszych również kartą bankomatową, kartą płatniczą, więc czemu nie? Krótka odpowiedź, jak rozumiem. To w takim razie... Pomysł został kupiony. Prosimy o konkretne, o następne pytanie. Pytanie do pana Tadeusza Jarmuziewicza. Chce pan tramwajów w Opolu, a czy nie należałoby się skupić na usprawnieniu komunikacji miejskiej? Jak chce pan zachęcić studentów do korzystania z niej i czy może pojawią się dodatkowe przystanki w okolicach kampusu i budynków uniwersyteckich? Dziękuję za pytanie, bo czekałem, kiedy tramwaje wyskoczą. Natomiast... One musiały, panie pośle, się pojawić. Ja się wręcz domagałem. Dziękuję za to, że mam okazję na to bardzo odpowiedzieć. Oczywiście temat. Przystanki koło kampusu to już było, to wstydliwy kawałek funkcjonowania miasta, że tego do tej pory nie ma. To szkoda o tym gadać. Natomiast ja w swojej kampanii wyborczej mówię korki w Opolu. W związku z tym próbuję dopasować do tego narzędzia. Kupowanie kolejnych autobusów, nawet hybrydowych, to jest powodowanie, że więcej autobusów będzie stało w korkach, bo trzeba jakiś taki porządek na drodze zrobić, żeby tych samochodów było albo mniej, co jest niemożliwe, albo było inaczej poukładane, żeby sobie nie wadziły nawzajem. W związku z tym dzisiejsze nowoczesne technologie budowania linii tramwajowych, gdzie w tę stronę idzie Europa cała, a premier Kopacz w expose swoim kilka tygodni temu mówiła, że jest 13,5 miliarda złotych na to, mówi, będziemy budowali tramwaje. Proszę państwa, tramwaj w europejskim wydaniu dzisiaj to pojazd szynowy, który jeździ po szynach zbudowanych i na przykład w warunkach miejskich jeździ pomiędzy 5 czy 6 dworcami, które dzisiaj są w Opolu. Czyli to jest hybrydowe narzędzie do tego, że jeździ po wszystkich miejscach. Tramwaj nie dwutorowy, tylko jednotorowy z mijankami, bo tak się dzisiaj buduje, z torami wpuszczonymi w nawierzchnię, po to, żeby mogły jeździć busy, po to, żeby jeździć mogły pogotowia i żeby zdjąć z ruchu miejskiego jak najwięcej pojazdów celem zapewnienia sprawniejszej komunikacji.
proszę mi powiedzieć, oprócz krytykowania tramwaju, bo widzę, pan tu nieźle idzie, co miałoby spowodować, że korki będą mniejsze, bo to jest zmora. Panie pośle, musimy kończyć, bo to zegara nie ma, ale my słyszymy, że zegar nam tyka w uchu. A mój biologiczny inaczej. Każdy ma swój zegar, panie pośle, przechodzimy do następnego pytania. Czyli jednak tramwaj. Następne pytanie, prosimy. Panie Marcinie Ociepa, jak Opole za pańskiej prezydentury będzie wspierać działania promocyjne opolskich uczelni, tak by zachęcić maturzystów, ale także nas do studiowania w tym mieście? Trochę już o tym mówiliśmy, ale po pierwsze... Mamy zegar. Po pierwsze, brakuje nam takiego systemu sprzężenia programów, w tym promocji, między szkołami średnimi a uniwersytetem, w ogóle uczelniami wyższymi. Ja rozmawiając wielokrotnie z dyrektorami szkół średnich, słyszałem o nich, że nie mają ten niedosyt. Myślę, że wypracowanie takiego systemu monitoringu ścieżki zdolnego ucznia, który potencjalnie może zostać studentem na którejś z opolskich uczelni, jest jedną z odpowiedzi na pytanie, co zrobić i jak wesprzeć promocję uniwersytetów w naborze, bo mówimy tu stricte o pewnej promocji. Natomiast oczywiście odpowiedź jest może być i szeroka, mało konkretna, pod tytułem, od początku o tym rozmawiamy, fajne, sympatyczne miasto, miejsca pracy, mieszkania, kultura spędzania czasu wolnego i mamy młodego człowieka w Opolu. Więc jakby całość naszych starań zmierza do tego, ale są też rozwiązania szczegółowe i wrócę do pierwszej mojej wypowiedzi. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla studentów jest rozwiązaniem innowacyjnym, na tyle innowacyjnym, że atrakcyjnym i może się przełożyć na konkurencyjność Opola jako miasta akademickiego względem innych ośrodków akademickich w Polsce. Dziękujemy bardzo. Kolejne pytanie. Chciałbym zadać prezydentowi Nowej Lewicy Opolskiej, panu Jarosławowi Pilcowi, w jaki sposób miasto może wspierać absolwentów opolskich uczelni, zachęcić ich do pozostania w mieście, jednocześnie zniechęcając do emigracji zarobkowej. No, bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że odpowiedź też państwa zainteresuje. Otóż ja w przyszłym tygodniu chcę zwołać konferencję prasową i poinformować, no państwo jesteście, już będziecie wiedzieć wcześniej o tym, o takim programie, który nawiązuje trochę do pozyskiwania terenów pod inwestycje z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Ja myślę sobie tak, że dobrze byłoby, żeby miasto skorzystało z takiej możliwości, bo prawna możliwość istnieje, żeby pozyskać ziemię od ANR-u i przekazać ją nieodpłatnie, czy za jakąś symboliczną złotówkę w ramach programu Weź i Buduj, no nie tylko absolwentom, tylko po prostu ludziom młodym do 35 roku życia, no po to, żeby stworzyć pewną zachętę, no z całą pewnością nie będzie to wyłączna jakaś recepta na to, żeby zatrzymać młodych ludzi, ale być może to pomoże, aby no jakąś lojalność, właśnie jakieś związanie trwalsze z Opolem również absolwenci tutaj mogli, no taką lojalnością się wykazać i stworzyć sobie tutaj miejsce do dobrego życia. To jest oczywiście związane z pewnym problemem suburbanizacji. Tu trzeba wyważyć dwie wartości, mianowicie to bezpłatne otrzymanie ziemi, możliwość wybudowania swojego domu właśnie z tym procesem wyludniania się centrów miast, bo jak państwo, niektórzy może śledzicie te procesy związane z urbanizacją, to występuje, jest to problem. Najlepiej byłoby, gdyby takie tereny były gdzieś w centrum miasta, a nie na obrzeżach, na przedmieściach. Ale no, myślę, że tutaj trzeba racjonalnie wyważyć te dobra. I mam nadzieję, że to spotka się taki program wsparcia budownictwa wśród młodych ludzi no, z jakimś zainteresowaniem. Panie Jarku, kończymy. Dziękuję. I kolejne pytanie. Pytanie do pana Grzegorza Sawickiego. W jaki sposób zwiększy pan studencką świadomość co do atrakcyjności miasta Opola i przekona ich, że w mieście wiele się dzieje, a wieczorami miasto nie zamiera? I dodatkowo, jak zagospodaruje pan opolski rynek, tak żebyśmy my studenci, ale również mieszkańcy mogli tam miło spędzić czas?
W zasadzie na to pytanie już udzielaliśmy odpowiedzi, no ale jeszcze raz powiem, no, stworzyć taką ofertę kulturalną nie samodzielnie, ale we współpracy z Wrocławiem i Katowicami, żeby ta oferta była dosyć bogata. To, co mówił pan Arkadiusz Wiśniewski, też przyznaje rację, uliczne teatry i bardziej atrakcyjnie tej ulicy Krakowskiej, żeby ona mogła żyć. Mówiłem też tutaj o stworzeniu fajnych imprez sportowych i dużych imprez, które mogłyby w Opolu się dziać, chociaż przyznaję, jestem zawiedzony decyzją rozbudowy Okrąglaka tylko do takich małych rozmiarów, bo za chwilę się okaże, że nie będzie można zorganizować porządnej imprezy, zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce, no więc w Katowicach będą, w Opolu prawdopodobnie nie, bo sala ma tylko 3000 miejsc jest zaplanowana, więc nad tym ubolewam. No też nie możemy zrobić dużej imprezy targowej, centrum kongresowe 2,5 tysiąca metrów, a chciałem powiedzieć, że żeby być w katalogu, który w całej Europie, w całym świecie jest udostępniany, żeby organizować imprezy targowe i przyciągać również różnego rodzaju duże wydarzenia, musi mieć przynajmniej 5 tysięcy metrów, więc centrum mamy też za małe, ale te decyzje były podejmowane wcześniej przez kogoś innego. Mam nadzieję, że nowy włodarz miasta to zmieni. No i cóż, myślę, że tyle. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i to już było ostatnie pytanie w tej rundzie. A nie, przepraszam, przepraszam, no, panie Jaku, no również będzie szansa, proszę bardzo, ostatnie pytanie. Ja się musiał upominać o interesy Wiśniewskiego. Widzi pan, takie sytuacje też się zdarzają. Prosimy o pytanie. Panowie grają fair play. Weź się w garść. Które będą kontynuowane stypendia dla najlepszych studentów? Jeśli tak, to jakie to będą kwoty? Konkret. Jest konkretne pytanie. Prosimy o odpowiedź. Nie no, szanowni państwo, licytować się z posłem Jarmuziewiczem i tym tramwajem za 500 000 nie mogę, bo to 500 000 na jedną linię autobusową rzeczywiście to jest... Na tramwaje nie wystarczy. Natomiast na stypendia w tej chwili miasto przeznacza 150 tysięcy złotych i to rzeczywiście jest kwota mała. To znaczy, patrząc jak wielu mamy ambitnych i dobrych studentów, to warto pomyśleć o tym, żeby tą kwotę zwiększyć. Do jakiej kwoty? Nie wiem, w tej chwili nie mogę powiedzieć, dlatego że myślę, że najważniejsze jest w ogóle kontynuacja tego programu, a nie wiem, czy ktoś zadbał o to, żeby w budżet przyszłoroczny wpisać tą kwotę. Za moich czasów w ratuszu ta kwota była, pojawiła się po raz pierwszy i myślę, że ona jest ciekawym dowodem na to, że miasto może współpracować i doceniać studentów. Miałem też taki pomysł, żeby szczególnie doceniać studentów z Opola. Oni często wyjeżdżają poza miasto, do Wrocławia, do Katowic, żeby tutaj chcieli zostać. Natomiast ważne jest, że studenci taką pomoc stypendialną dostają. Chciałbym, aby była ona jeszcze hojniejsza. Być może warto pójść drogą Nysy, naszego nieodległego miasta, które również dopłaca do kwater studenckich, do kosztów utrzymania w Nysie, bo to przecież rzeczywiście ci studenci, którzy przyjeżdżają, pobudzają całą gospodarkę miasta, więc absolutnie deklaruję, będę kontynuować to, co zacząłem, jeżeli oczywiście będę miał okazję. Dziękujemy bardzo. Ja tylko panom przypominam, dzisiejsza debata jest nagrywana, więc podejrzewam, że studenci będą z tych milionów rozliczać, więc może warto rzeczywiście się nad tymi milionami już teraz zastanowić. Znaczy, mam jak przewodniczący ociepa, mam 57 tysięcy zadeklarować i się cieszyć z tego sukcesu. Obietnice padały różne, ale warto się nad nimi teraz zastanowić. Panowie, teraz już definitywnie tą rundę kończymy. Były nasze pytania, były pytania studentów, to teraz panowie. Będziecie mieli swoją szansę. Każdy z kandydatów zada jedno pytanie kontrkandydatowi. No i to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. No i tu formuła jest otwarta. No pytajcie tych swoich kontrkandydatów o co chcecie. No nie samą uczelnią człowiek żyje. No może będzie to gra do jednej bramki, a może nie. I tym razem przyjęliśmy taką zasadę, ponieważ studenci pytali alfabetycznie od A, to teraz będzie alfabetycznie od tyłu, czyli zaczynamy od Arkadiusza Wiśniewskiego. Jedno pytanie do jednego kontrkandydata i 1,5 minuty na odpowiedź. Start. Do jednego. To ja z tej czystej sympatii, z tego serca, które mi tak krwawi na widok na czułości posła Jarmuzieńca, do niego chciałbym. Panie pośle, trzy rzeczy, które pan w ostatnich 5 latach zrobił dla Opola, proszę się pochwalić. Ale czas start. Proszę państwa, Opole jest jedynym miastem wojewódzkim, gdzie zrobione są wszystkie wjazdy. Proszę sięgnąć pamięcią do miasta, pytasz o miasto. Wszystkie drogi wlotowe i wszystkie wloty są zrobione. Teraz ja mówię, mogę sam? Prosimy, panie pośle, czas ucieka. Pierwszy sukces. Pierwszy sukces.
Remont, niedokończony jeszcze remont dworca w Opolu, węzeł na Struga, jeszcze... A jak węzeł na Struga? A co pan, panie ministrze, w tej sprawie bez zrobił? Bez kasy, którą podpisał minister infrastruktury. Nie, to nie na Struga, węzło. To nie na Struga, to na Sobieskiego. Struga było z pieniędzy RPO, panie to, pośle. To znaczy, że jako prezydent nawet nie znałeś rozkładów finansowych, strumieni finansowych. Panie Jarku, panie Tadeuszu. Słuchamy. Poza Opolem, nie ten wiadukt. Są ci nieznane strumienie finansowe w mieście. Jak się budżet rozkłada? Są mi znane, bo akurat nad tym wiaduktem Struga pracowałem i wiem, że tam nie było dotacji ministerialnej, była wyłącznie z regionalnego programu operacyjnego. Ja mam tyle. Dziękuję. Natomiast na Sobieskiego, panowie, panie pośle, pomylił pan po prostu mosty. Ma pan prawo Sobieskiego, Struga. Oj, mówiłem, że będzie ciekawie. Kolejne pytanie w takim razie. Grzegorz Sawicki. Ja mam zadać, tak? Tak, komuś. To ja może zadam... Po prawej stronie jest pan Honka. Ja chciałem zadać pytanie. W pana programie wyczytałem, że aby usprawnić komunikację miasta, jest pan za wybudowaniem obwodnicy południowej i wschodniej. Mógłby pan przybliżyć ten temat i powiedzieć, jak miałaby przebiegać, czy przez wyspę Bolko, czy jakieś nowe przeprawy pan planuje? Proszę powiedzieć, bo ja zaznaczam. Jeżeli pan powie, że przez wyspę Bolko coś pan chce robić, to ja to pytanie cofnę i zadam inne, trudniejsze. Bo ja nie jestem... Proszę. Nie, oczywiście obwodnica południowa nie ma przebiegać nawet przy obecnych planach przez wyspę Bolko, ale spieszę od razu powiedzieć, że jeśli chodzi o wyspę Bolko, no to nie dla drogi przez wyspę Bolko. Natomiast jeśli chodzi o kwestię obwodnicy południowej, ona w obecnym kształcie, ona dzieli miasto praktycznie i obwodnica wschodnia, dzieli praktycznie biorąc miasto na kilka części. Nie spełnia tej podstawowej funkcji, czyli nie jest obwodnicą miasta de facto. Przedłużenie obwodnicy wschodniej znajduje się na terenach zalewowych na wschód od miejscowości Przywory i według tych planów jest, ma być poprowadzona droga nasypem. To jest no, niezgodne z obecnymi przepisami, więc trzeba wszystko na nowo przeplanować. Myśmy wspólnie z mieszkańcami opracowali taką propozycję, żeby rzeczywiście obwodnica obwodziła całe miasto, wyjście za Przyworami w stronę cementowni Górażdże, most na Odrze na wysokości strefy przemysłowej Metalchem. I spieszę jeszcze tutaj dodać panu posłowi, który zadał takie pytanie, no, kto da inną propozycję. No, takim doskonałym uzupełnieniem mogą być szynobusy. Tu też jest przystanek kolejowy niedaleko dworca, niedaleko kampusu, ale jak mniejszy ruch częściowo w centrum miasta, parkingi przesiadkowe na rogatkach i darmowa komunikacja miejska dla kierowców. Kolejne pytanie. Jarosław Pilc. Ja mam pytanie do Grzegorza Sawickiego. Grzegorzu, pewnie wiesz, że od samego początku tej kampanii ja jestem promotorem pomysłu, aby ogrzać Opole ciepłem z elektrowni, to znaczy wykorzystać to ciepło upustowe, które w procesie tworzenia energii elektrycznej jest no, tam wypuszczane po prostu dzisiaj w powietrze. Temperatura, powietrze, jakby ciepło o temperaturze ponad 100-150 stopni uchodzi i ogrzewa niepotrzebnie powietrze. Czy ty popierasz ten pomysł i jeśli tak, jak jesteś w stanie go ocenić? Ja o tym pomyślę, już mówiłem w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy kandydowałem na urząd prezydenta Opola. Zaproponowałem wtedy doprowadzenie do ulicy Harcerskiej, do węzła cieplnego, rurą tak zwaną cieplną z elektrowni Opola. To ciepło, które przez chłodnie kominowe idzie w powietrze. Opole jest jedynym miastem w Polsce, bodajże chyba dalej tak jest, gdzie mając pod bokiem tak dużego producenta energii cieplnej, my z tego nie korzystamy. A tylko dlatego, że nie potrafią się strony dogadać. Elektrownia Opole wielokrotnie proponowała na swój koszt nawet wybudowanie takiej linii, ale niestety interesy ECO i rozdział tego ciepła, później jak ono miałoby być, linie przesyłowe są po stronie spółki ECO i ten pomysł po prostu spalą na panewce. A to jest, uważam, bardzo dobry pomysł i ja jestem za tym, żeby do takiego rozwiązania w końcu doprowadzić, no bo tym sposobem rzeczywiście mielibyśmy niezależnego dostawcę ciepła i stosunkowo taniego. I nie można tutaj mieszkańców straszyć tym, że to ciepło naraz podrożeje, bo będzie następnym monopolista czy elektrownia Opole. Nie. Te sprawy reguluje Urząd Regulacji Energetyki. On ustala odpowiednie taryfy i takie same taryfy są dla ETO.
pole innych dostawców. Z tym, że mówię, proszę zobaczyć, ile byśmy zaoszczędzili na ekologii, na ochronie środowiska, co niestety emituje, produkując prąd w kogeneracji z gazem, z węglem i tak dalej. No to no, dobry pomysł. O, ja jestem za. Bardzo się cieszę, że... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Ociepa. Posłowi Jarmuziewiczowi tak świetnie idzie z tramwajami. To chciałbym zapytać całkiem poważnie o finansowanie. Jeżeli na chwilę założymy, że to jest dobry pomysł, to skąd wziąć, jak to rozłożyć, zaplanować, rozumiem, 500 000 000 zł. Tak. Ja jeszcze wrócę do samego pomysłu. Oczywiście zaraz ci bardzo precyzyjnie odpowiem na to pytanie, bo koncepcja tramwajów to jest tak, albo wizjonerskie rozwijanie miasta i próba zmierzenia się ze strasznym zjawiskiem, które będzie postępowała, czyli walka z korkami. Proszę Państwa, rocznie, myślę, że Opole tutaj nie jest wyjątkiem, przybywa około 4% pojazdów na polskich drogach. Wypadałoby oczekiwać, że w Polsce też, w Opolu też przybędzie 4% dróg. No historycznie tak jest, że mamy wąskie drogi, tak historycznie się to miasto poukładało, że o tym, że przybędzie 4% dróg, wykluczone. Nie ma mowy. W związku z tym albo się schylimy po ambitne, już mówię o pieniądzach, albo się schylimy po ambitne rozwiązania, a nie będziemy jej obśmiewali, albo czy będziemy czekali, że się miasto zatka na amen. Projekt rzeczywiście według analizy Trako, potwierdził to Adrian Purgalski, który był parę dni temu w Opolu, bo dobrze... Pomysł o tyle nieszczęśliwie podany, że podany przez polityka. Myślę, że byłby dużo wiarygodniejszy, gdyby był omawiany przez inżynierów. Natomiast ja mam ten przywilej bycia inżynierem i wieloletnim ministrem, który zna te zagadnienia. Panie pośle, ile? Ale ja z tego co miałam półtorej minuty. Czas ucieka. No tak. W związku z tym, nie, bo dwukrotnie pan mi zwraca uwagę, a jeszcze było grubo przed czasem. W związku z tym... Doliczamy paręnaście sekund. W związku z tym 85% unijnego, czyli 15% z budżetu, po stronie inwestora, czyli około 75 milionów. Inwestycja rozłożona w czasie, powiedzmy na około 4 lata, plus EBI, plus BGiek, plus polskie inwestycje rozwojowe, które na przykład wczoraj dały 200 milionów złotych na tramwaje w Krakowie, wczoraj. Polskie inwestycje rozwojowe dofinansowały taki projekt. W związku z tym tego typu finansowania chodzą i są bardzo chętnie akceptowane przez tych, którzy dają pieniądze. Ja bym absolutnie opatrywał najmniejszych trudności w finansowaniu projektu. Oczywiście najtrudniejszym elementem będzie odwaga polityczna w podjęciu takiej decyzji. Czas minął, panie pośle, ale teraz ma pan czas na zadanie pytania. Do kogo? Teraz pan pyta. Ja muszę się zrewanżować o ciebie, bo tutaj mnie zaczepił. Nie Arkowi Wiśniewskiemu? Nie. Może się czuję niedowartościowany, ale sorry, Arek, musisz z tym żyć jakoś. Zaskoczył mnie pan. Marcin, co prawda Norbert przedstawił koncepcję przeprawy przez Odrę, prześlizgnął się po obwodnicy, to ja takie samo pytanie do ciebie, jak ty do mnie. Którędy byś chciał to puścić i z jakiej kasy to zrobisz? No, co prawda padło takie pytanie podobne, ale proszę. No, problem z przeprawami przez Odrę mamy taki, że mamy wszystkich na nie, znaczy w takim sensie, że znacznie łatwiej jest zgromadzić ludzi wokół opcji nie. No, tak samo tak jest z obwodnicą południową, tak jest z trasą Sińcową przez Pasiekę, tak jest z trasą Bolkowską. Więc ja powiem konkretnie, za czym ja jestem. Zdecydowanie z obwodnicą południową. Bez dwóch zdań. Po pierwsze dlatego, że tak się robi. Zgodnie ze szkołą najpierw się domyka ring wokół miasta, tak się wszędzie robi. To wyprowadza tranzyt z miasta. Po drugie, pomaga skomunikować dzielnice peryferyjne, czyli jakaś grupa mieszkańców rezygnuje z dróg wewnątrz miasta i korzysta z tego ringu, korzysta z obwodnicy. I wtedy możemy zobaczyć, jakie mamy dodatkowe potrzeby, bo prawdopodobnie będziemy potrzebować jeszcze trasy jakiejś średnicowej. Ale to obwodnica południowa powinna być naszym priorytetem. Ale także dlatego ona powinna być priorytetem, że wszędzie na całym świecie kwestia dróg to jest kwestia rozwoju miasta, impulsu rozwojowego. Proszę zwrócić uwagę, jak się rozwijała północ miasta dzięki obwodnicy północnej, prawda? Jak się zmieniły dzielnice Półwieś, jak się zmieniła dzielnica Zakrzów, strefa ekonomiczna. I spójrzmy teraz na Grotowice, na Groszowice, na Nową Wieś Królewską. Tam tkwi Metalhem, tam tkwi olbrzymi potencjał rozwojowy i budowa obwodnicy południowej to jest wyzwolenie tego potencjału, ale zastrzeżenie, bo tutaj pan doktor Honka cały czas macha,
to musi być wariant, to nie musi być wariant obecnie przedstawiony, ale to musi być wariant akceptowany przez mieszkańców tamtej części miasta. Ale trzeba odważnie im powiedzieć, chcecie rozwoju tej części miasta, musicie mieć obwodnicę południową. Kończymy. Dziękujemy bardzo. I ostatnie pytanie zada teraz pan Norbert Honka. Pożyczonym mikrofonem. Pożyczonym, ale działa. Mikrofonem, ponieważ mikrofon padł. Ja wybrałem no, pana Grzegorza Sawickiego. Ma chyba szczęście, bo jest kolejny raz pytany. Mam do pana takie pytanie. Otóż Opole jest... No, jak się mówi Opole, to ma się na myśli festiwal Krewy Piosenki. Jest to symbol Opola. I chciałbym zapytać, czy widzi pan jeszcze jakiś inny symbol, który mógłby być identyfikowany z Opolem? Nie tramwaje. Nie. Ale być może. Podpowiadaj mi tramwaje. Nie, ja myślę, że nie. Szanowni Państwo, ja myślę tak, że Festiwal Opolski to jest rzeczywiście rozpoznawalna marka, ale myślę, że inną, drugą marką, z którą może być kojarzone Opole, to może Was Państwa zaskoczę, ale wiem, co mówię, to może być stolica branży spożywczej. A powiem dlaczego. Wczoraj odbył się akurat kongres, czwarty ogólnopolski kongres branży spożywczej i on nie bez powodu odbył się w Opolu. My jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o branżę spożywczą. Nutrycja, COT, Animex, Pasta Food i wiele, wiele innych mniejszych firm, które tu w Opolu się lokują i jeszcze mają zamiar się lokować. Mamy doskonały przemysł, mamy doskonałe rolnictwo i zagospodarowanie tego wszystkiego w Opolu daje ogromną szansę i wypromowanie naszego Opola jako stolicę właśnie tego produktu, tych produktów, branży spożywczej. Tak jak Kielce kojarzone są z militariami, ja myślę, że pora przyszła, żeby Opole kojarzyło się z dobrym jedzeniem, z dobrą żywnością, zdrową, wyprodukowaną przez dobrych rolników i przetworzona w dobrych zakładach, a takie już w tej chwili posiadamy. I to nie jest takie aż bardzo, myślę, trudne, bo początki już zostały zrobione. Trzeba rozbudować centrum wystawniczo-kongresowe do większych rozmiarów, tam organizować różnego rodzaju spotkania, promocje tych produktów, które mamy się czym pochwalić. I myślę, że tak wydaje mi się, że to jest moja odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No i tym samym ta część została zakończona. To czas teraz na pytania od Państwa. Czekamy. Kto ma pytanie? Mikrofon na pewno zostanie dostarczony. Czekamy. Jest pierwszy odważny? Ja mam pytanie do pana Arkadiusza Wiśniewskiego, ponieważ dzisiaj pan tutaj coś wspomniał na temat wiceprezydentów. Więc ja mam pytanie do pana. Proszę nam dzisiaj powiedzieć, jeśli zostanie pan prezydentem miasta, kto u pana będzie wiceprezydentem? I pytanie drugie, skąd ta nagła zmiana o 180 stopni od pewnego czasu, jeśli chodzi o sprzedaż ECO? Prosimy o odpowiedź. Dziękuję serdecznie za pytanie. Ja jeżeli jeszcze mogę, chciałbym wrócić na chwilkę do rozmowy z panem posłem, bo ja proponuję taki zakład. Mówię, Struga nie miało dofinansowania ministerialnego, stawiam butelkę whisky, panie pośle, proponuję uścisnąć dłoń. Ale ja sobie towarzystwo do picia sam dobieram. Odpowiadamy na pytanie, panie Arku. I szanowni państwo, odpowiadając na pytanie pana Grzegorza, tak? Dobrze, panie Grzegorzu, widzę, bo pan z wyborów wypadł, bo nie zdążył pan tych podpisów pozbierać. Oj, panie Grzegorzu, proszę się nie martwić, za 4 lata też będą wybory. Pana w gronie swoich zastępców nie widzę, ale kto wie, za 4 lata, jak się koalicja ułoży. Natomiast będę stawiał na fachowców, których miałem okazję poznać już w czasie pracy w ratuszu, w samorządzie województwa. Nazwiska? Jest to rzecz, którą ja akurat mogę powiedzieć zupełnie szczerze, dlatego że miałem dobrą grupę współpracowników. To ci współpracownicy wspólnie ze mną wymyślili to forum branży spożywczej, które pan Sawicki przed chwilą przypominał. Czwarta edycja, pierwsza była organizowana przeze mnie, więc mam na kogo stawiać. Nazwiska podam po wyborach, żeby pan poseł Jarmuziewicz nie chciał ich wyrzucić z partii albo zwolnić z ratusza, więc proszę chwilkę na to z tym poczekać. Natomiast drugie pana pytanie... Energetyka cieplna opolszczyzny. Drugie pytanie dotyczące energetyki cieplnej opolszczyzny. Tak, odpowiedź jest taka.
paręnaście miesięcy temu, parędziesiąt miesięcy temu bardzo mocno zastanawialiśmy się nad tym, skąd wziąć pieniądze na rozwój miasta. Tak jak Państwo tu siedzicie, studenci, którzy chcieliby zostać w Opolu, muszą mieć do tego stworzone warunki. Te mieszkania, to budownictwo społeczne, które mogłoby być skierowane do studentów, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, to są rzeczy, które wymagają najpierw nakładów, dopiero potem przynoszą zwrot. Stąd w trakcie tych dyskusji zastanawialiśmy się, czy nie możemy wziąć tych pieniędzy z ECO. Proces prywatyzacyjny potoczył się w takim kierunku, w którym doszło do tego, że rzeczywiście firma konkurencyjna mogła przejąć te akcje, kończymy, mogła zwolnić pracowników, stąd moje stanowcze nie i powiedzenie sobie, my te pieniądze znajdziemy w inny sposób. Dziękujemy bardzo, kończymy. Kolejne pytanie. Dobry wieczór, Grzegorz Astromecki, ja reprezentuję grupę ludzi i studentów, którzy podpisują petycję w obronie Wyspy Bolko. To pytanie skieruję do panów Tadeusza Jarmusiewicza i Arkadiusza Wiśniewskiego. Panie Tadeuszu, spotkaliśmy się ostatnio na Wyspie Bolko, było czytałem to miłe spotkanie. Czytałem na fejsie. Pamięta pan, powiedział pan, że woli pan zginąć od kuli niż podpisać petycję. Było śmiesznie, sympatycznie, trochę strasznie, bo przyszedł pan się promować na wyspę, a jednak jest pan za trasą przez Wyspę Bolko. Więc teraz pytanie do obu panów, konkretne. Jak panowie wiedzą, studenci nie tylko studiują, ale wypoczywają i chcą mieć miejsca spokojnej rekreacji. I prosimy takim o miejscem pytanie. Jest Wyspa Bolko. Więc proszę panów, jaki plan macie na Wyspę Bolko i czy przypadkiem wasz pomysł trasy przez Wyspę Bolką nie będzie przekreślał rekreacji studentów na wyspie? Bardzo proszę. Tadeusz Jarmusiewicz, potem Arkadiusz. Nie wiem, dlaczego pan mówi wasz pomysł. Ja się nie utożsamiam z pomysłami czyimiś, jak wolę mówić o swoich. Oczywiście zachowanie charakteru Wyspy Bolko to jest punkt pierwszy, potem długo, długo nic. Perełka, my nie mamy drugiej Wyspy Bolko. My nie mamy drugich takich terenów w mieście Opolu jak Wyspa Bolko, która zasłużyła sobie na miano takiej enklawy przyrody w tym mieście. W związku z tym, jeżeli się będziemy decydowali na lokalizację przeprawy, na lokalizację obwodnicy, to oczywiście z uszanowaniem tego, że nie możemy dokonać uszczerbku w tym kawałku krajobrazu miejskiego. W związku z tym, że tych wariantów jest ileś tam, to po wyborach trzeba usiąść i zastanowić się, który. Oczywiście nie ten, o którym rozmawialiśmy. Ja bym jednak to sprowadził do rozmowy, bo jednak kilka zdań padło na tej wyspie. W związku z tym nie ten, który miałby w jakikolwiek sposób okraiwać Wyspę Bolko, bo szkoda. Bo szkoda, bo drugi raz takiego czegoś się nie zrobi. Kończymy, panie pośle. Panie Arkadiuszu, proszę bardzo, minutka na odpowiedź. Dziękuję serdecznie. Za czasów mojej obecności w ratuszu rzeczywiście realizowaliśmy program Opole, Odra, Urzeka. To na Wyspie Bolko wtedy pojawiły się te wszystkie rzeczy związane z renowacją tej wyspy, od melioracji poprzez te ścieżki, które są, poprzez ten tor dla rolkarzy, oświetlenie i tak dalej, więc proszę nie oczekiwać ode mnie, że będę teraz deklarował, że będę psuł to, co zrobiłem jakiś czas temu. Nie. Oczywiście to, gdzie pójdzie przeprawa przez Odrę, jest sprawą otwartą. Tak jak mówię, potrzeba dyskusji społecznej. Natomiast moje stanowisko w kwestii Wyspy Bolko jest jasne, oczywiste. Słysząc Państwa głosy, wiem, po której stronie stanąć, po której stronie ja stoję i czuję się w dobrym towarzystwie i bardzo, bardzo licznym towarzystwie. I tego towarzystwa nie zamierzam opuszczać, również w wypadku wygrania wyborów. Dziękujemy bardzo. Prosimy, żeby jedno pytanie było kierowane do jednego konkretnego kandydata. Kolejne pytanie. Czyli moja koncepcja już padła, mimo wszystko je zadam. Witam serdecznie. Reprezentuję Stowarzyszenie Rowerowe Miasta Opole. Podejmowaliśmy temat tutaj komunikacji miejskiej. Przeczytałam panów tutaj kwestie wyborcze. W każdym są poruszane kwestie rowerowe. I mam takie pytanie do każdego z panów. Proszę o krótką odpowiedź. Ile w Opolu mamy kilometrów ścieżek rowerowych? Czyli kolejny sprawdzian. Panie pośle, od pana zaczynamy. Znaczy ja sobie świetnie radzę bez tej wiedzy, muszę pani powiedzieć. To nie jest coś, co stanowi o tym, czy będzie dobry prezydent, czy nie, że jeżeli powie 15, czy 20, czy 25. Natomiast wiem, jak wygląda sytuacja w tej chwili. To mi trochę przypomina sytuację budowy dróg z 2005 czy 2006 roku, kiedy mapa Polski była ućkana kreseczkami i nie dokończono niczego. W związku z tym plan budowy ścieżek w Opolu powinien sprowadzić się do tego, jak każde solidne zarządzanie. Definiujemy mapę ścieżek docelową, definiujemy koszty, ile to powinno kosztować, rozbijamy to na etapy wykonawcze, mówimy, ile to każdego roku pochłonie w budżecie i rok po roku realizujemy. Oczywiście w konsultacji z tymi, do których te ścieżki są.
W związku z tym dobrze byłoby zapytać choćby takiego stowarzyszenia, które państwo pani reprezentuje, no bo i tak sobie to wyobrażam. No bo mówię, dzisiaj ci, którzy do tej pory w ratuszu zajmowali się tym, narobili kresek. To mi trochę wygląda raczej na lobbying lokalny, polityczny, bo że ten chciał kawałek 500 metrów ścieżki, to ma te 500 metrów ścieżki, kończymy, a tamten pośle, chciał kilometr, ma kilometr. Musi być spójna sieć, mamy robiona w jakiejś logice, pani ale musi pośle być zdefiniowana. Ja tylko jeszcze dodam taki krótki cytat Seneki. Żeglarz, który nie wie, dokąd płynie, nie ma pomyślnych wiatrów. Jak będziemy się szarpali i budowali tak na chybił trafił, to będzie to, co jest. Grzegorz Sawicki, panie Grzegorzu, ile jest tych ścieżek? Na pewno za mało, to taka będzie moja odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź. Tak, na pewno za mało, zawsze powinno być w mojej ocenie więcej. Jestem rowerzystą, co prawda może po Opolu za często nie jeżdżę, ale mieszkam w okolicach Suchego Boru i my mamy ścieżki do rowerowej, mamy gdzie pojeździć. Także zapraszam serdecznie tych, którzy nie mają w Opolu gdzie jeździć, to zapraszam do Suchego Boru. Poza Opolem też można. Ale na pewno jest za mało, trzeba to zmienić. Każdy z nas o tym mówi w każdym programie, każdego z kandydatów jest to zapisane. Jest to problem na pewno. Dziękuję. Który z sąsiadów ma mikrofon? Norbert Konka w takim razie. Szanowni Państwo, ja wychowałem się na wsi podopolskiej, gdzie rower do dnia dzisiejszego jest podstawowym środkiem lokomocji. Więc tak, nawet na niedzielnym przejeździliśmy rowerami do kościoła. Ścieżek więc te ścieżki sami przecierali. Ile jest ale ścieżek w Opolu, panie doktorze? Powiem tak, jak pan Grzegorz Sawicki, stanowczo za mało. One przypominają właśnie taką szatkownicę. Ja na swojej konferencji prasowej pokazywałem, jakie są rozwiązania europejskie. Myślę, że na takie rozwiązania Opole zasługuje. W tym także włączenie do sieci rowerowych paneuropejskich, bo takie trasy są na przykład z Paryża do Pragi. Pan Norbert przekazuje mikrofon, a pan Jarosław Pilz odpowiada. Ile kilometrów ścieżek mamy w Opolu? Proszę Państwa, ja uważam tak, no ja myślę, że są pewne kategorie pytań, których zadaniem jest położyć kandydatów, jakby rozłożyć na łopatki. Ja tego nie wiem. Uniwersalnie rozkładam. Okay, dobra, ale ja tego nie wiem. Podejrzewam, że pani nie wie, ilu jest na przykład, ilu w ogóle jest rowerzystów w Opolu. Ja mogę się wzajemnić takim pytaniem. To nie o to chodzi, ale mogę pani powiedzieć, w jakich ciągach komunikacyjnych są ścieżki rowerowe. Jak się wjeżdża do Opola od Chmielowic, to w ciągu ulicy Niemodlińskiej mamy ścieżki przerywane, poszatkowane, ale mamy. Później z Pychalskiego są ścieżki, Wyspa Bolko, ścieżki, ulica Sosnkowskiego z jednej i z drugiej strony, Osiedlaka, mamy ścieżki rowerowe i tak dalej. Ale faktycznie, to co jest też w moim programie, potrzebna jest spójna sieć ścieżek rowerowych. Aby na przykład przy ulicy Spychalskiego, gdzie tylko na moście, na kanale Ulgi mamy kawałeczek ścieżki, to jest, rozumiecie Państwo, no bez sensu. Trzeba zjechać z ulicy, wejść na ścieżkę, bo tam jest próg, później po 50 metrach z kończymy tej ścieżki, prawda, zejść znowu na ulicę. W tym jest problem raczej. Marcin Ociepa. Z odzyskanym mikrofonem. Tak. Czekamy na konkretną odpowiedź. Mam czas. Liczy. Nie, bardzo się udało, jak moi koledzy próbowali odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast powiem tak, no, czasem trzeba umieć powiedzieć, że nie wiem. Wydaje mi się, że akurat w Opolu to jest liczba rzędu około 20 kilometrów. Natomiast jak jest dokładnie co do kilometra, to nie potrafię powiedzieć. I Arkadiusz Wiśniewski. Ja przede wszystkim... Da milion. Działa? Tak, ja przede wszystkim gratuluję tych mas krytycznych, które Państwo organizujecie, w których mam od czasu do czasu brać udział. Ścieżek bodajże, ale też nie jestem stuprocentowo pewny, jest chyba 37 kilometrów. Natomiast podkreśliłbym, że udało się zrobić jeszcze parę innych rzeczy. Są, na przykład jest możliwa wprowadzona jazda pod prąd, są wypożyczalnie rowerowe, parę jeszcze innych sposobów zachęcania ludzi do jazdy nie tylko samochodem po mieście. To oczywiście to nie jest... Tak, jazda pod prąd, tak. Oczywiście, panie ministrze. Na pasiecy. Super. Taki był postulat środowiska rowerowego i to się udało zrealizować. Jest na sali też, widziałem, pan Sławomir Szota, rzecznik, oficer rowerowy. Pierwsza taka osoba w historii miasta, która pojawiła się i która w imieniu środowiska ma dbać o rozwój infrastruktury rowerowej. Był zespół rowerowy. Myślę, że jakaś droga została rozpoczęta, natomiast trzeba ją kontynuować, nie tylko mówiąc o samych ścieżkach rowerowych, ale o tym, że rzeczywiście można zachęcać ludzi do korzystania z tej formy transportu w różny sposób. I to jest krok, który będzie wyzwaniem na pewno dla nowego prezydenta. Kończymy. Justyno, ile? Jaka jest prawidłowa odpowiedź? 34 i odpowiada
A w ilu kawałkach te 34 kilometry? Oj, naprawdę w wielu. To by było warto policzyć. To są odcinki 500 metrów. Także zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Kolejne pytanie. I prosimy, żeby to pytanie było skierowane do konkretnego kandydata. Dobry wieczór Państwu, Witold Zębaczyński. Chciałem zadać pytanie wszystkim kandydatom. Ojej. Ja rozumiem, że konwencja jest inna, ale odpowiedź będzie bardzo prosta. Wszyscy mówicie, panowie, jak jeden mąż o sprowadzaniu inwestorów do Opola. I stawiam tutaj pytanie, jakimi obcymi językami posługujecie się biegle? Dziękuję bardzo. Norbert Honka, bo to będzie łatwa odpowiedź. Zaskoczę wszystkich. Lepiej posługuje się językiem rosyjskim niż niemieckim. Na wschodzie też można inwestorów znaleźć, ale także i na zachodzie. Marcin Ociepa? Ja mówię po angielsku i maturę natomiast zdałem z języka francuskiego, ale nie prowokujcie. Grzegorz Sawicki. Ja mam mikrofon. Byłem do swojego. No to ja jakoś dzisiaj jak rozgadzam się z panem Honką. Komunikatywnie rosyjski. W moich czasach nie uczono innych języków, tylko rosyjskiego, więc to jeszcze mi zostało. Komunikatywnie niemiecki. Jarosław Pilc. Biegle mówię po francusku i kilkoma innymi językami, ale to już nie biegle, o tak powiem. Arkadiusz Wiśniewski. Angielski. I Tadeusz Jarmuziewicz. Po angielsku stopniu wystarczającym, że byłem 6 lat ministrem, byłem w stanie się porozumiewać. I na bieżąco też rosyjski, ale to z wymogu, bo się zajmowałem transportem między innymi na wschodzie. Kolejne pytanie prosimy. Ja mam pytanie do pana ministra. Niedawno przeczytałam i usłyszałam też, że jest pan uzależniony. Więc przypuszczam, że zna pan ten wywiad i wie pan od czego, ale ja bym od pana chciała konkrety, bo w tamtym wywiadzie osoby, która pana reklamowała, tego nie usłyszałam. Na czym to uzależnienie polega? Konkretnie, ale naprawdę chodzi mi o konkrety. 1,5 minuty, panie pośle. Nie znam tego tekstu, o którym pani mówi. Groźnie zabrzmiało, aż się skuliłem. Natomiast... A no to... Jęk zawodu usłyszeliśmy. Panie pośle, proszę o odpowiedź. Znaczy odniosłem wrażenie, że nie mówiąc, że jestem uzależniony od Opola, miała pani na myśli coś innego, ale pewnie się pomyliłem. Pewnie się pomyliłem. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w Opolu 30 lat, a co to znaczy konkretnie uzależniony? To znaczy, że mam wysypkę, alergię, czy... Czym się ma przejawiać uzależnienie? Łaknieniem? Łaknieniem? Proszę, zaczęłam mocno zastanawiać, co pan zrobił dla Opola, czy chciał zrobić, ale żebym ja jako mieszkaniec Opola zobaczyła, że tak, to jest facet, który dla mnie coś zrobi, tak? Dla mnie jako mieszkańca Opola. Nie będzie opowiadał bajek 1,5 minuty, ja właściwie żadnego konkretu nie wysączę, tylko chciałabym konkret. Skoro no, wiemy, jest pan jak uzależniony pytanie, od Opola, znaczy, to w jaki sposób? Powziąłem podejrzenie, że nie przekonam pani akurat, ale odnoszę wrażenie, że... Chyba słuszny. Proszę, ale nie upadam w nadziei, że może akurat, prawda? Natomiast wolę ten pierwszy fragment pytania o uzależnieniu. Uzależnienie. To znaczy ja sobie nie wyobrażam mojego dalszego życia w innym mieście. Ja się zdecydowałem na to, żeby tutaj osiąść po skończeniu studiów. Tutaj sprowadziłem moją małżonkę, myśmy jesteśmy z Dolnego Śląska, natomiast tutaj wybraliśmy miejsce do zamieszkania i z tym miejscem wiążę swoje dalsze życie. Ja nie wiem, co można powiedzieć jeszcze, uzależnienie od miejsca pobytu. Górnolotna figura ministra Schetyny okazuje się, nadaje się do zupełnie niezłego pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była tak zwana niedźwiedzia pytania. Przysługa w przypadku ministra Schetyny, jak widać. Tak to bywa. Okazuje się, że można użycie słowa uzależniony do pola zrozumieć, że jest uzależniony. Drodzy Państwo, 3 ostatnie pytania. Dobry wieczór Państwu.
Moje pytanie skierowane jest do pana Wiśniewskiego. Bardzo zainteresowała mnie wypowiedź pana w kwestii dofinansowania darmowych przejazdów dla studentów plus darmowe lub częściowe dopłaty do mieszkań. Czy jest to realne? Czy naprawdę, mając doświadczenie w budżecie miasta, budowy, czy jest to realne? Czy to po prostu kolejna obietnica niespełniona? Ile by to mogło kosztować, panie? Jasne, to ja już mówię, nie składałem obietnicy darmowych przejazdów autobusowych. To kolega Ociepa, także to pytanie do niego. Nie wiem, czy kolega Pilc też, także tu nie. Natomiast jeżeli chodzi o dopłaty do mieszkań, to chcę zwrócić uwagę na taką bardzo ważną rzecz, znaczy taką, że mamy problem demograficzny w mieście coraz bardziej narastający. Coraz mniej młodych ludzi, coraz bardziej starzejące się społeczeństwo, coraz więcej pieniędzy będziemy wydawać na opiekę senioralną, natomiast będzie coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym. Tak? I teraz jest pytanie o to, kto będzie pracował w tym mieście na podatki, tak? Bo wszyscy jako mieszkańcy w tym mieście płacimy podatki i to miasto się utrzymuje z podatków, które mieszkańcy płacą. Jeżeli my nie zadbamy o to, żeby tych mieszkańców było więcej, to po prostu będziemy mieć mniejsze podatki. Tak? Będziemy mieć mniej pieniędzy na realizowanie takich potrzeb jak teatr, filharmonia, basen 50-metrowy, klub piłkarski. Filharmonia jest urzędu marszałkowskiego, panie rzeczy. Panie Grzegorzu, ja mówię o mieście, o tym, jakie instytucje tu są. Jak zaraz zacznę z panem dyskutować, to zresztą nie rozwijam tematu. Więc wracając do pytania, więc my musimy zadbać o to, żeby w Opolu ludzie chcieli zostawać, żeby oni tu się osiedlali, żeby ich dzieci trafiały do przedszkoli, które tu funkcjonują, do żłobków, potem kończyły szkoły, bo w szkołach podstawowych, w gimnazjach już mamy problem demograficzny, więc musimy coś dla tych ludzi zrobić. Powiedziałem, Nysa płaci, dopłaca do stacji. Być może jest to pomysł dla Opola, powiedziałem, być może. Nie mam takich szacunków, natomiast powiedziałem, że trzeba o studentów dbać. I ja tego nie mówię na zasadzie... A ile byłby pan skłonny wydać na ten cel? Znaczy, mogę powiedzieć pół miliarda? Dlaczego, panie redaktorze, no dlaczego wydać pół miliarda na jedną linię tramwajową, a nie wydać pół miliarda na przykład na zatrzymanie, nie wiem, 10 tysięcy, 15 tysięcy? Dobrze, kończymy. Oczywiście to żart. Natomiast tak jak mówię, my musimy zadbać o to, żeby miasto rozwijało się. Rozwija się wtedy, kiedy mieszkańców przybywa, kiedy oni się tu chcą osiedlać, chcą korzystać z tych usług. Panie Arkadiuszu, i jakby to miałem na myśli. Rozumiemy już intencję. Prosimy bardzo. Jestem kierownikiem studiów wychowania fizycznego i sportu naszej uczelni. Mam pytanie do pana Arkadiusza Wiśniewskiego, bo jako jedyny wspomniał o budowie hali sportowej na naszej uczelni, której no, bardzo wyraźnie brakuje. Chciałbym również zapytać przy okazji o remont okrąglaka, który pochłania około 40 milionów złotych, 30 parę chyba milionów złotych. Gdyby ten remont ograniczyć w wymiarze finansowym i zrobić go troszeczkę skromniej, to starczyłoby pieniędzy na budowanie hali sportowej dla Uniwersytetu Polskiego. To jest jakby jedna kwestia. To już propozycja, nie pytanie. Dajmy panu Arkowi odpowiedzieć. Półtorej minuty. Chciałem jeszcze zapytać o to, jakie widzi pan możliwości rozwoju sportu akademickiego. Ja myślę, że jednym z podstawowych warunków jest właśnie budowanie tej hali sportowej. Zupełnie, mogę? Tak? Proszę bardzo, proszę trzymać się czasu. Półtorej Dobrze, dziękuję. Minuty. Zupełnie się zgadzam, znaczy dokonano zbrodni w tej chwili na mieście, to znaczy podejmując się remontu okrąglaka wyłącznie z własnych pieniędzy. 30 milionów w tej chwili to jest kosztorys remontu, ale on pewnie jeszcze o parę milionów złotych urośnie. Krzysztof Kawałko zdecydował, że nie będziemy mieć większej, bardziej funkcjonalnej hali nowoczesnej w Opolu, tylko wydamy z własnych pieniędzy, ani grosza z zewnętrznych pieniędzy. Tak jakby z własnej kieszeni wyciągnąć pieniądze i sobie coś wybudować. Żadna sztuka. Najprostszą drogą oporu poszliśmy, zmarnowaliśmy wielką szansę. Ja naprawdę liczyłem na to, że uda się w porozumieniu, bo tak jak mówię, o tym dylemacie dotyczącym braku sali sportowej dla studentów uniwersytetu już od dawna słyszałem. Liczyłem na to, że uda mi się być może niedługo zacząć rozmowy z rektorem o tym, jak wspólnie ten problem rozwiązać, bo skoro miasto mogło podjąć inwestycję związaną z budową pływalni przy kampusie, to dlaczego nie myśleć o tej formule wypadku sali sportu akademickiego przy uniwersytecie? No niestety mamy autora zbrodni. Ta zbrodnia będzie trwała, bo przypuszczam, że już nikt się nie wycofa z remontu tego okrąglaka i 30 milionów żywej gotówki pójdzie na coś, nie rozwiązując pozostałych problemów.
Protestowałem parę miesięcy przeciwko temu, parę tygodni przeciwko temu. Rada Miasta poszła też z tym kierunkiem zupełnie bez sensu. Tak jak mówię, można było iść drogą choćby Częstochowy, która zbudowała halę dwa razy większą, połowę dotacji, połowę kosztów budowy tej hali stanowiła dotacja ministerialna. Szkoda, że tak odpuściliśmy. Ale mogłeś jestem reagować, gotów, jak byłeś jestem gotów prezydentem, stary. Rozmów, natomiast w tej chwili, tak jak mówię, pewna ścieżka już jest wytoczona. Nie wiem, będę sprawdzał, jeżeli będę miał taką okazję, czy da się z niej skutecznie zejść bez wielkich strat dla miasta. Kończymy. Ostatnie pytanie. Jacek Sobański, doktorant tutaj Uniwersytetu Opolskiego. Ja chciałem zadać pytanie do pana Arkadiusza Wiśniewskiego a propos tego pomysłu o zastawieniu akcji ECO i czy pan nadal podtrzymuje tą ideę, bo ona się wiąże ze spłacaniem długu przez miasto z dywidendy przez 20-30 lat. To jest takie jedno pytanie, a drugie pytanie, czy pan z nas czytał analizę firmy Atkins dla Opola, jeśli chodzi o sprowadzanie ciepła z elektrowni Opole i czy pan zna sposób, by ciepło z tej elektrowni Opole było w cenie 20 zł za gigajoule i wtedy podpowiem, jeżeli byłaby taka cena w Opolu, to na miejscu prezydenta moglibyśmy posadzić kukłę, bo przemysł steamowy, czyli przemysł parowy waliłby tu drzwiami i oknami. Czy pan zna sposób na 20 zł za gigajoule i czy nadal jest pan zwolennikiem pomysłu, żeby zastawić akcję ECO i przez 20-30 lat spłacać? Czyli odpowiedź na pytanie, czy pana Opole to będzie Opole podatku, czy Opole długu? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Nie spodziewałem się, że cieszę się tak wielką popularnością wśród Państwa, także bardzo mi miło, że tyle pytań do mnie trafia. Co do ECO, oczywiście jest cały czas pytanie o perspektywy rozwoju miasta, o to, jak zapewnić choćby ten rozwój w postaci zatrzymywania młodych tego TBS-u dla absolwentów, tak, czy nie wiem, tańszej komunikacji, te pomysły, które to padały. Jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś miałby sprzedawać ECO, żeby sfinansować budowę tej linii tramwajowej za 500 mln zł, to ja jednak wolę pójść inną drogą, nie prywatyzować tego ECO. Natomiast zastaw to jest normalna procedura gospodarcza stosowana w wielu, wielu różnych wypadkach. Oczywiście to oznacza zadłużenie, natomiast to zadłużenie można spłacać z dywidendy, którą ECO corocznie wypłaca miastu. Czy to pokryje całe koszty? Nie mam takiej analizy, więc nie chcę dzisiaj mówić z sufitu, podawać pewnych kwot. Natomiast co do analizy Atkinsa, oczywiście ją czytałem. Pana pytanie, przepraszam, jest na tyle ogólne, że trudno mi wcelować w to, co pan chce powiedzieć. Natomiast z tej analizy rzeczywiście wynika, bo przepraszam, że pan o to pyta, że trzeba za 100 milionów złotych wybudować rurę pomiędzy Dobrzeniem Wielkim a Opolem, ten ciepłociąg do ulicy Harcerskiej, to są koszty, które również trzeba uwzględnić w kosztach potem tego ciepła, które do Opola będzie trafiało, ale znowu jakby zastawiając się, ale zupełnie świadomie, nie mam żadnej analizy ekonomicznej, nie widziałem takiej analizy ekonomicznej, nie widziałem takich dokumentów sporządzanych w tej chwili, które by pokazywały, że jest to nieopłacalne, że to oznacza, że to ciepło, które przypłynie z elektrowni będzie droższe i tak dalej. To jest wszystko w fazie pewnych tylko przypuszczeń. Analiza Atkinsa tylko mówiła o takiej możliwości, że to jak najbardziej jest możliwe, natomiast wiąże się z kosztami, o których mówiłem. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedno pytanie, które zada przewodniczący samorządu studenckiego. Czyli gospodarz tego naszego dzisiejszego spotkania. Witam, Konia Sińsko. Maciej Kochański, zgadza się. Ja mam dwa pytania, to będą dwa szybkie pytania i oczekuję zwięzłych odpowiedzi od panów kandydatów. Jedno, to nawiązując do stypendiów, owszem, te stypendia z Urzędu Miasta były, ale ich nie ma. I tutaj czekamy na odpowiedź na pytanie, czy będą. I czy oczekiwam odpowiedzi tak lub nie. Jeżeli tak, to myślę, że będziemy to później dalej jeszcze ustalać w jakiej wysokości, na jakich zasadach. Tylko chciałbym, żeby tutaj przed wszystkimi studentami padło zapewnienie, czy te stypendia będą, czy ich nie będzie. A kolejne pytanie to, czy, a przede wszystkim, kiedy jako studenci zjemy obiad w stołówce u nas kampusie, naszej studenckiej stołówce, jaką posiada wiele uczelni w Polsce. To w jakiej kolejności? No, może Grzegorz Sawicki. Znowu ja, dobrze. Ja może zacznę od tego drugiego pytania. Oczywiście, jeżeli o stypendia mówię tak, a jeżeli mówimy o stołówce, to może, jeżeli chodzi o stołówkę bardzo łatwo jest może i otworzyć, ale później ją otrzymać, to już jest problem. To jest pierwsza rzecz, o którą chciałem powiedzieć. Ja mówię konkretnie, może to nie jest popularne, ale mówię konkretnie. Z analiz, które czytałem, które robiliście tutaj na uczelni, okazało się, że 41 studentów gotuje sobie sami w swoich pokojach, 20 parę procent bodajże odgrzewa to, co przywiozło z domu, 10% stołuje się na mieście.
Stołówka być może jest potrzebna, jest tutaj obok zabezpieczona stołówka w Zespole Szkół Medycznych, więc nie wiem, czy jest potrzebna. Stypendia, panie Grzegorzu, tak czy nie? Tak. Marcin Ociepa. Oczywiście stypendia tak, tylko chciałbym, żeby w toku przygotowania tego typu decyzji jeszcze większy udział mieli studenci, bo z tym na początku był problem, musieliśmy to korygować. Po drugie, jeśli chodzi o stołówkę, to powiem tak, no, to jest sprawa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ja jednak głoszę taki pogląd, że na terenie kampusu jednak decydujący głos powinien mieć rektor uniwersytetu i władze uniwersytetu. Jeżeli władze uniwersytetu podjęły decyzję, że chcą własnym sumptem budować stołówkę na terenie kampusu, to władze miejskie powinny natychmiast przygotować uchwałę i uchwalić zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, który umożliwi budowę stołówki, bo stołówkę będzie utrzymywać uniwersytet. Tu nie ma prośby do miasta o budowę stołówki i utrzymywanie stołówki, choć pewnie pan rektor od finansów by był rad z tego rozwiązania, ale tak być nie może. Ale zmiana jak najbardziej, tylko na miłość boską. No, nie rozmawiałem ze sobą pismami, prawda? Ja tylko jedno zdanie, byłem jedyną osobą, która interweniowała w tej sprawie, żebyśmy po prostu zaczęli rozmawiać, a nie pisać do siebie pisma. No rektor z prezydentem powinien z tym rozmawiać. Norbert Honka. Jeśli chodzi o stypendia, to tak. Stołówka również tak. Sam jako student tej uczelni korzystałem ze stołówki, która kiedyś mieściła się tam, gdzie kolegium Civitas, a druga była w Mrowisku, więc jak najbardziej tak. Stołówki są na wielu polskich uczelniach, także na europejskich uczelniach studenci mogą zjeść na miejscu. Nie muszą szukać i biegać gdzieś w pobliżu jakieś jadłodajnie. Tadeusz Jaruzielicz. Oczywiście, że stypendia tak, ja trochę zdziwiony jestem tym faktem, że one zanikły. Natomiast jeżeli chodzi o stołówkę, pan zapytał kiedy. Ja się podejmę karkołomnej próby odpowiedzenia na to pytanie. Zakładam, że rozbrojenie planu zagospodarowania przestrzennego i wyeliminowanie tej trudności to jest około roku. Cykl inwestycyjny z projektem, chyba że projekt już jest. Bo nie wiem, cykl inwestycji wykonawczy razem, myślę, że da się to zamknąć w 2 lata. Chyba wariant optymistyczny to jest 3 lata. Jeżeli ktoś panu mówi, że wcześniej, to się myli. Bo to raczej by miało tendencję, znaczy trzeba by zastosować ultradyscyplinę, żeby się w 3 lata zapiąć. Arkadiusz Wiśniewski. Ja powiem szczerze, też jestem zaskoczony informacją o tym, że stypendiów nie ma. Widać, brakuje mi w ratuszu. Natomiast co do studentki, co do stołówki, jak głodnemu chleb na myśli. Ale uprzedzam, jestem żonaty. Natomiast co do stołówki, powiem tak, ja chciałbym was widzieć na mieście. Mi naprawdę sprawia wielką przyjemność widok studentów, którzy przechodzą przez puby, restauracje, kawiarenki i przy Placu Kopernika, i przy rynku, i gdzieś tutaj obok po drodze. Co nie znaczy, że jakby jedno wyklucza drugie, natomiast tak naprawdę mi zależy na tym i o tym, żeśmy o tym wspólnie rozmawiali, żeby ci studenci po tym całym mieście się przemieszczali i upiększali, nieśli tą radość, którą wnoszą do tego miasta, bo to naprawdę jest wielka wartość. Ja to naprawdę bardzo doceniam. Jarosław Pilc. Jeśli chodzi o stypendia, to tutaj chciałbym zaproponować 2 kategorie. Pierwsza kategoria to byłoby stypendium bezwarunkowe. Oczywiście nie podam państwu w tej chwili wysokości takiego stypendium. A druga kategoria, stypendium naukowe, ponieważ ja się nie zgadzam, chociaż nie miałem możliwości oddziaływać na taką politykę uniwersytetu, ale nie do końca zgadzam się z tym, jak są kształtowane dzisiaj stypendia naukowe na uniwersytecie. Znaczy jest tam przyjęty pewien parametr, chyba 10 czy 20% najlepszych studentów. Ja uważam, tak jak było za moich czasów, że odpowiednia średnia w semestrze powinna decydować o tym, czy ktoś dostaje takie stypendium, czy nie. Więc to kwestia stypendiów. A stołówka, no cóż, zgodnie z potrzebami. Ja nie wiem, jak te potrzeby się kształtują wśród studentów w tej chwili. Za moich czasów nie było stołówki. Stołowaliśmy się na przykład w Kubusiu. Bardzo polecam, kto jeszcze tego nie zna. Natomiast faktycznie, jeżeli większość, powiedzmy, braci studenckiej wykaże się taką potrzebą, to trzeba będzie to rozważyć. Ja dzisiaj nie wiem, nie odpowiem na to pytanie. Dziękujemy bardzo. Kończymy. I tym samym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że to był owocnie spędzony czas. Wiele kwestii zostało podjętych. Serdecznie dziękujemy. No i oczywiście studentów zapraszamy do urn wyborczych 16 listopada. Przypominamy jeszcze raz, naszymi gośćmi dzisiaj byli kandydaci na prezydenta Opola. I krótko wymienimy. Pan Norbert Honka, mniejszość niemiecka. Pan Tadeusz, brawa oczywiście. Pan Tadeusz Jarmuziewicz, Platforma Obywatelska. Pan Marcin Ociepa, Razem dla Opola.
Jarosław Filc, Nowa Lewica Opolska, pan Grzegorz Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz pan Arkadiusz Wiśniewski, Opolana Tak. A debatę prowadzili Diana Bogacz-Kotulak i Marek Świerc. Spokojnej nocy. Dziękujemy bardzo.